To jak, lecimy? Pewnie, co będziemy siedzieć? Quindi e poi la corsa della Madonna, immagine per tutti, ecco la corsa che parte in questo momento. Tutto è bene, quel che finisce bene, una corsa anche quest'anno brillante e entusiasta. Thank you.
kochany jesteś taki, że przyszedłeś. O, uwaga, piosenka się skończyła. Finowie przestali już śpiewać, bo to był fiński zespół, a Czesiu ma tak głowę tutaj do dołu, ponieważ jak się domyślacie słusznie, coś tam leży dla Czesinka, tak? I już Czesinek nie może się doczekać. Wojtko Krzyżaniak, głos szczery. O, zobaczcie, wziął, ma... Dobra, Czesiu, jak tak, to już nie przeszkadzam. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach i gdzie się tylko grubasa uda wcisnąć. Dzisiaj jest środa. Środa? Środa, no wczoraj był wtorek, to Pantarej. Środa, 25 dzień stycznia 2023 roku. Mam nadzieję, przepraszam bardzo, ale mi się odbiło plastikiem. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie zacinało, ponieważ, bo wczoraj faktycznie zacinało. Nie wiem, jak to się stało, że u mnie nie zacinało na telefonie, który tu stoi kontrolnie, toczy się ładnie audycja, żeby patrzeć właśnie, wiecie, uniknąć tych akcji, co to system czasami robi takie przyjemności, typu ja tu puszczam piosenkę, ona leci, ale wy jej nie słyszycie. Więc żeby uniknąć takiej rzeczy, zrobiłem sobie tu podgląd na telefonie, na niezależnym internecie od tego, który tutaj się dzieje. Więc mam nadzieję, że będzie, nie będzie cięło, bo dzisiaj będziemy mieli gościa, gościnie, jak to się ładnie mówi teraz, wyjątkową. O godzinie 11 przyjdzie do nas Anita Deskiewicz, się połączy z nami, autorka między innymi autorka takiej fantastycznego kalendarza Rok Odważnego Życia, istnienia, przepraszam. To jest kalendarz, ale tu są felietony. Na każdy tydzień jest felieton Anity dotyczący kwestii przemocowych w związkach. Bardzo mi się to podoba. Strasznie cenię Anitę za takie podejście do sprawy. Anita jest nie tylko, to przypomnę potem jeszcze, to nie tylko jest to, że sama doświadczyła, ale też jest osobą wykształconą w tym kierunku. We Włoszech skończyła specjalną uczelnię, kierunek specjalny też do tego, też o tym mówiąc, ale to wam wszystko powie. Poza tym zawsze można wejść na Facebooka, na taką stronę Mała Rzecz, Miłość i Inne Przemoce. I tam zobaczycie, jak się Anita nie opindala w tańcu. Mówiąc oczywiście z punktu widzenia kobiet, pamiętajcie o tym, że znowu przycina. No kurczę, tutaj nic nie przycina, cholera. Widzicie, nie wiem, no sprawdziłem wczoraj speed testem i tak dalej, wszystko jest w jak najlepszym porządku, to wychodzące i tak dalej, ale sprawdzimy jeszcze dzisiaj po audycji, sprawdzę, co się dzieje, bo to wiecie, ja mam mój dostawca internetu, to jest UPC, więc wiemy o tym, że nie jest to jakoś najfantastyczniejsze. Ewa Andryszak-Pawłowska dzisiaj pisze, że będzie słuchać na żywo, co jak rozumiem nie jest praktyką częstą w przypadku pani Ewy i bardzo się cieszymy oczywiście. Przecinanie jest raczej problemem lokalnym odbiorców, u różnych jest różnie. Aha, u mnie okej, dzisiaj, wczoraj zacinała, dzisiaj nie zacina u Lady, więc bardzo fajnie. I bardzo, bardzo dobrze. O wszystkich rzeczach, o wszystkich inicjatywach, które przy okazji Anita prowadzi, bo to nie jest tak, że to jest tylko ta strona, tylko ta strona wykwitła również grupami takimi pomocowymi i również pomocą z zagranicy i tak dalej, i tak dalej. Pytanie do Prowas.
bardzo dobrze tutaj, super. No tak, pytanie to prowadz, to jest okej. U mnie nic nie przycina, co innego zdzika teściowa. O, tato potrafi przyciąć się. I bliżej Jerzyniew. Dobra, słuchajcie, dzisiaj zatem część pojebawczo-zapoznawcza. A przypominam, że w ogóle też jestem jednym z bohaterów książki, jest okej. Jest okej, to dlaczego nie chcę żyć. Tutaj jest i Krzyżaniak, i Kurkiewicz. Jeśli lubicie nas, możecie przeczytać o naszych historiach, skąd się biorą różne depresyjne klimaty i tak dalej. I nie są to te same wywiady, które można zobaczyć na kanale braci Sekielscy, znaczy na kanale Sekielscy. Nie ironizuj. Pytanie do prowadzącego. Polonia powinna nadal mieć prawa wyborcze, ale no... No i tak teraz jestem w kropce, bo ja tutaj mówię o jakichś rzeczach... Nie wiem, nie zastanawiałem się dzisiaj nad tym. Witamy też serdecznie kominiarzy, wysmarowanych sadzą dzisiaj. Więc nie zastanawiałem się nad tym dzisiaj. Kilka razy już o tym rozmawialiśmy przy okazji wyborów. Pewnie bliżej wyborów będziemy o tym na pewno rozmawiali. Kurkiewicz też nie chce żyć. No masz, no Kurkiewicz, depresję, to jest jego drugie imię, że tak ładnie to powiem. Dobry, idę po popcorn, czuję, że będzie imba. Będzie można dzwonić do nas tutaj, jak już Anita tam swoje przedstawi wam siebie i swój punkt widzenia, będzie można też dzwonić i porozmawiać, bo ja oczywiście pamiętacie, że kwestią, która zaintrygowała mnie po to i pomyślałem sobie, że fajnie by było właśnie Anitę zaprosić, było to, że była taka rozmowa z Jackiem, ale nie tylko z Jackiem, bo ja potem z wielu wiadomości na Messengerze czy maili wiem, że to dla wielu jest kwestia zwykle i to nie tylko dla kobiet, nie tylko dla mężczyzn. Znaczy się ta kwestia jest bardzo taka niejednoznaczna, tylko dla kobiet również czasami. Dlaczego, wiecie, te pytania, dlaczego kobieta nie wyprowadzi się z domu, skoro jej tak źle jest, dlaczego trwa w związku, skoro jej tak źle jest i tak dalej. I już. Noe, ja będę musiał bardzo cię prosić, bo przepraszam, znowu mam włączony czat tutaj na podglądzie i to trochę mnie przeszkadza, ale teraz, zwłaszcza, że ja nie wiem, jak naprawdę jak przychodzisz do domu w gości do kogoś, to też przychodzisz i mówisz, gość, na przykład gospodarz ci opowiada o tym, że jego dzieci tam na przykład dostały nagrodę, a ty przerywasz mu tam w trakcie, mówisz, on tak się chwali, nie, o tych dzieciach, albo tam opowiada po prostu, właśnie remont zrobiłem, coś tam, a ty mówisz do niego, a jak tam w Gruzji na przykład, albo coś tam, a ja ostatnio się kopnąłem w nogę. Wiesz, to chodzi o to, że jest jakiś ciąg takiej rozmowy, nie? I coś tam się jakoś dogaduje. Tutaj mówiłeś o książce. Ja powiedziałem o książce tylko to, że można. Sformułowanie poza tym sformułowaniem, że ja zacytuję tutaj, i to oczywiście teraz w myśl tej nowej wykładni o wolności słowa, to jak ja zacytuję i skrytykuję twoją wypowiedź, to oczywiście pojawi się taki głos gdzieś tam, jak często się tu pojawia głos, że to jest zabranianie, że to jest hejt, że to jest jakieś psucie dyskusji, w sensie właśnie odbieranie wolności słowa, bo podjęcie jest krytyki. Otóż
Sformułowanie, którego użyłeś, jest ok pod względem formalnym, ponieważ nie piszesz, że, i tu od razu też dla nas wszystkich taka informacja, otóż Noe napisał takie zdanie: nie lubię takich bohaterów, na przykład jak Kurkiewicz, wpadł w alkoholizm plus depresja i już mamy bohatera. Tak napisałeś i to jest pod względem formalnym ok, bo nie napisałeś, że on jest złym człowiekiem, czy coś tam słaby jest, tylko napisałeś o sobie, swoje odczucie i dlatego na to odpowiadam. Tylko dlatego na to odpowiadam, bo gdybyś napisał, wiesz, tak jak często się to używa, takich sformułowań, że ktoś jest tam, wiesz, zły i tak dalej, to bym w ogóle nawet się nie pochylił nad tym, ale to sformułowanie, że sugestia taka, że jedyną kompetencją poznawczą Romka Kurkiewicza i jedynym powodem, dla którego świat się nim w ogóle jakkolwiek zainteresował i uczynił z niego bohatera, bo nie wiem, dlaczego używasz tego słowa. Ja powiedziałem, że jesteśmy bohaterami książki, a to jest zupełnie coś innego niż mówienie o tym, o bohaterstwie. To jest semantyka, oczywiście wiem, ale jest coś takiego, że jest słowo, które oznacza w pewnych kontekstach trochę innego. To nikt nie mówi o tym, że ktoś jest bohaterem, że uratował ludzkość na przykład. Ale jeżeli uważasz, że tak jest, no to może mi być tylko przykro z powodu jakby twojego podejścia do świata. Pomyśl sobie o tym, że ktoś zainteresował się w ogóle Romkiem. Gdyby, wiesz, ile ludzi na świecie, i wiecie w ogóle, ile ludzi na świecie jest teraz w alkoholizmie, ile ludzi jest z depresją. To są miliony osób na świecie. I nie o nich wszystkich jest w książkach stoi napisane. Widocznie tu jest tak, że ktoś się zainteresował historią Romka nie dlatego, że jest w depresji i jest alkoholikiem suchym, dodajmy teraz. Tylko dlatego, że jest postacią intrygującą, interesującą i warto, żeby ludzie poznali jego historię. Warto, żeby poznali go od innej strony, a poza tym, ale on ma zupełnie inne powody dla swojej jakiejś tam popularności. Ludzie nie słuchają i nie czytają jego różnych artykułów, różnych treści, które przedstawiał, dlatego, że jest alkoholikiem, czy dlatego, że jest w depresji. Tak jak mam nadzieję, nie jesteście na przykład wy tutaj, dlatego, że o, jest koleś z depresją, to chodźcie posłuchamy, co on mówi, bo tylko jest z depresją. Myślę, że są jakieś inne też powody, a to jest jakiś fragment życia, którym ja się na przykład dzielę z ludźmi, dlatego, żeby inni, dla których jest jakkolwiek może się przydać moja historia, oczywiście, że to jest element pychy. To jest element pychy, oczywiście, że tak, bo sądzenie, śmiałe takie sądzenie, że moja historia, na przykład, która też się tu znajduje w tej książce, moja historia może komuś pomóc, może być dla kogoś interesująca i tak dalej, jest oczywiście elementem pychy. Tego się nie da ukryć, ale ja jestem jak większość ludzi jakoś tam pyszny i właśnie lubię myśleć o sobie w kategoriach takich, że jestem ważny. Po drugie, jak mnie ktoś zapyta na przykład, czy chciałbyś opowiedzieć swoją historię po to, żeby komuś pokazać, że można na przykład z tym żyć, albo że można coś z tego wyjść, myślę, że jest kuszące nie tylko z powodu pychy, ale również z powodu takiej chęci zrobienia czegoś dobrego dla świata. To, że Romek opowiada swoją historię, tutaj odpowiadając na pytania Małgosi Serafin i Marka Sekielskiego, jest, myślę, że czymś
istotnym dla wielu osób, które borykają się teraz z takim problemem, albo przeżywały takie sytuacje wcześniej, a są na przykład od rąka trochę słabsze i mają cały czas mocniej walczą, mocno walczą o to, żeby utrzymać się na powierzchni i może po prostu jest im z tym lepiej. Co w tym złego? Nie wiem. Ale sprowadzanie, stwierdzenie nie lubię takich bohaterów jak na przykład Kurkiewicz, bo wpadł w alkoholizm plus depresja i już mamy bohatera. Mówi o tym, że jedynym powodem, dla którego jest warto zainteresować się, poznać Romka, czytać Romka i tak dalej, jest to, że on jest suchym alkoholikiem i ma depresję, jest tak cholernie krzywdzące dla niego i z drugiej strony tak bardzo niesprawiedliwe i płytkie, że właściwie, gdyby nie było to tak, że zadałeś to pytanie w formie właśnie takiej, jakiej zadałeś dla ciebie, to naprawdę na to nie odpowiadał. Poziom empatii, poziom jakiegoś takiego, bo ja też mam na przykład, takie coś, jak patrzę na przykład na panią jakąś piosenkarkę, sobie myślę o tym i ona się wypowiada na temat na przykład jak żyć i tak dalej, a jedyną jej kompetencją naprawdę, bo ona nic nie przeżyła, wiele jest to, że ona po prostu jest popularna i ludzie ją tam pytają o wszystko. No to oczywiście, że mnie też szlak trafia, zwłaszcza jak ona opowiada jakieś androny tylko wyssane ze swoich życiowych anegdot, ale akurat Romek w tej książce, no trudno, żeby w tej książce, która jest o tym konkretnym wycinku, mówił o czymś innym, a poza tym sprowadzanie człowieka do jego słabości. Ja też powiem, że solidaryzując się tu jakby z Romkiem, powiem tak, że jedynym, pierwszym, głównym powodem, dla którego powstał w ogóle głos szczerej słowiańskiej szydery, do którego jeszcze dołączyłem do Pomarańczowego Radia po długiej przerwie niebycia w mediach, ponieważ byłem na emigracji takiej wewnętrznej, medialnej, i było to, była taka chęć też właśnie mówienia o tej wyjścia do przodu, ryjem do przodu w kwestiach depresji, w kwestiach różnych tego typu. Dobrze, że mnie sprowokowałeś do tej za długiej oczywiście wypowiedzi. Nie warte to pytanie było aż tak długiej odpowiedzi, ale powiem, Noe, pierwszy, tak raz kiedyś powiedziałem do ciebie bardzo mocno. Teraz powiem coś jeszcze. Bardzo, bardzo nie szanuję takich postaw, jaką zaprezentowałeś. Bardzo nie szanuję takich postaw i jest mi z tym po prostu źle, że aż tak głęboko się nie rozumiemy, że słuchasz nas tutaj już długo i że jesteś tak odporny na pewien rodzaj wrażliwości i pewien rodzaj takiego zrozumienia rzeczywistości właśnie od tej strony. Jeśli możesz po tych dwóch latach stwierdzić, że na przykład Romek Kurkiewicz, oceniamy go pod kątem, że on jest bohaterem, bo był alkoholikiem, To jest moja porażka. Odczytuję to też trochę jako swoją porażkę. Tak samo jak odczytałem jako swoją porażkę trochę wpis w obronie Bartkama po piątkowej audycji, który tam, to, że wyzwał mnie tam od ktoś od chamów i prostaków, to jest tam to luz, bo to oczywiście jest każdym, ja sam uważam siebie za chama
czasami. Natomiast to, w jaki, że ktoś przyjął takie, w ogóle mógł po dwóch latach, mówi, że ten ktoś mówił, że oglądał audycję i tak dalej, i po tych latach, po tym wszystkim mógł ktoś uznać, że ja tego Bartkama, naszego Bartka, którego pozdrawiam, tutaj jakoś postponowałem i nie było to poprzedzone, taka akcja nie była poprzedzona świadomością tego, jaki jest Bartek i czy nie robię mu krzywdy, tak się trochę wchodząc w taką akurat konwencję tej audycji, to przyznam szczerze, że też uznałem, że poczułem to jako taki rodzaj swojej porażki. I jeszcze raz powtórzę, za długo mówię na ten temat i tylko nie piszcie tam, bo ja nawet teraz nie sprawdzam, co piszecie, nie piszcie, że nie karmić troli i tak dalej, bo no, nie jest trolem, więc tym bardziej mnie dziwią takie sytuacje. Podejrzewam trochę, że to jest takie po prostu chęć zaistnienia, jakiegoś takiego bycia kontrowersyjnym, bycia w poprzek. To też trzeba zaspokajać takie potrzeby czasem, ale myślę, że nie za wszelką cenę. No to jest takie przemyślenie, które oczywiście takie domaganie się też uwagi, żeby zwrócić na ciebie uwagę, że jesteś taki tutaj ważny, że masz coś do tego od razu, taka sugestia. No więc nie będę odpowiadał na twoje zaczepki więcej, przynajmniej przez jakiś czas, bo nie chcę wyjść na takiego, co potem łamie własne słowo i tak dalej, bo to nie chodzi o to, żebym tam się jakoś pryncypialnie do tego podchodził i jakoś się tym przejmował, tym, że ale postaram się ograniczyć tą interakcję naszą, bo ona nie jest, nie rozwija mnie, że tak powiem. Nie jest to nic fajnego i tylko psuje ciągłość takiej audycji. To jest taki typowy też przykład, o którym będziemy pewnie rozmawiać z Anitą, takiej przemocowości trochę intelektualnej, udowadniania, wiecie, takiego ping-ponga. To jest, pewnie Anita też o tym dzisiaj powie, takie mechanizmy są bardzo, bardzo popularne, zwracania na siebie uwagi, taki brak jakby brak dopieszczenia pewnego. No to jest przykre, ale takie rzeczy się zdarzają. A tutaj Bartkam, no widzisz, jedna wizyta w Gdyni i już sławny jesteś, bo teraz wszedłem tutaj na ten. Trochę mi głupio, że tak wyszło, bo tak naprawdę świetnie się bawiłem, ale wszyscy, Bart, wyluzuj, bo wszyscy, którzy znają konwencję tego programu, dobrze to wiedzieli. No. I więc ja się zapytałem oczywiście potem jeszcze Bartka, czy przypadkiem nie przesadziłem, bo takie rzeczy się zdarzają. Wiecie, jak człowiek jest w trakcie jakiegoś takiego tego, to mógł na przykład dotknąć coś tam nie tę strunę, a Bartek jako osoba kulturalna mógł po prostu nie dać zdać po sobie, więc uspokoił mnie, że nic w ogóle nie było i że w ogóle jest w porządku. Dlatego mówię, że całe szczęście, Bart, się też nie przejmuj, bo to jedna osoba tak mocno zauważyła. Ja tam dostałem jeszcze ze dwie takie informacje, ale to z pytaniem bardziej. Do mnie było pytanie, czy to było ustawione, czy to było umówione i tak dalej. Więc wyjaśniałem wszystkim, że nie było ustawione co do, że była improwizacja, natomiast znam przecież Bartka na tyle, żeby wiedzieć, do czego mogę się posunąć i na co mogę sobie pozwolić w rozmowie z Bartkiem, którego przy okazji strasznie lubię, a te jego opowieści są tak w tej swojej niezabawności tak zabawne, że fajnie. Ta powaga Bartka, prawda? Bo to jest jego cecha, to jest Buster Keaton. Bartkam jest Buster Keaton po prostu i wszystko przyjmuje z takim jest cudowny. Pozdrawiam, zresztą Bartek już wrócił do swoich obowiązków.
Więc pozdrawiamy Bartek oczywiście serdecznie. Zatem jazda, 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 pisze Kuba Janowicz, bo pewnie się spieszy na operację. Znowu będzie ten. Wojtek, mów krótko i dobitnie, bo rozciągasz się jak guma w gaciach, się śmieje Jasiek z Toronto. I to jest też prawda, że tak się rozciąga. Właściwie moglibyśmy ograniczyć tę audycję do półtorej godziny o tyle, żebym po pierwsze będziemy puszczali to na tym, na przyspieszonym, a po drugie faktycznie powiem szybko, co mi tam Jakub pisze. Kuwa, znowu pierdolimy o tym, co napisał Noe. A ja przy okazji, właśnie tak jak w tym wypadku, piszę przy okazji, mówię o tym, o okolicach, ja zawsze tak się bierze. Wojtek, kurwa, to nie było pytanie, tam jest kropka, a nie pytajnik na końcu zdania. A ja nie mówię o tym, że to było pytanie. Mówię o tym, że zaznaczył Noe w tej swojej wypowiedzi, zaznaczył, że to jest jego zdaniem. Nie, że na przykład Czesiek jest brzydki, tylko zaznaczył, nie lubię takich psów jak Czesiek. Rozumiesz, to jest to, o czym mówiłem. Takie Wojtko, umieść na dole tytuł. A czego tytuł mam umieścić na dole? Bo to tak pytanie jest tamten. I już. Także kończąc tę przydługą faktycznie odpowiedź, ale warto, żeby też mówić o tym, że a właściwie macie rację. Dajcie spokój. Wojtko inaczej nie potrafi, taka jego uroda. I brawo. Ale ja mam takie coś w sobie, że czasami wkurwiam tym ludzi, że chcę tak wytłumaczyć do końca, chcę po prostu. A poza tym zastanawiam się nad tym, co ludzie mówią i jaka jest przyczyna tego, że ludzie mówią, coś tam podają i w ogóle. Naprawdę, to ja myślę, że to nie jest zła cecha. No bo czy lepsze byłoby w tym momencie, jakby tam opowiadał kolejną jakąś tam historię z życia świętych na przykład, czy żebyśmy omawiali historię, która się dzieje w życiu. Przecież się takich sytuacji spotykamy w życiu i to jest rozmowa w tym programie, to są też rozmowy po prostu o życiu i przyznacie, że to jest życie właśnie, że spotykamy się z takimi ludźmi, którzy nam próbują wyssać z nas trochę energii, przeszkodzić nam w takim normalnym funkcjonowaniu, tylko po to, żeby sobie zrobić dobrze, prawda? I to myślę, że to jest też ważne, żebyśmy o tych ludziach rozmawiali, a mam taką piosenkę chcę puścić, tylko pewnie ją, nie, o, widzicie? I jest fajna, niedługa piosenka zespołu Gypsy Love, która właśnie opowiada, jest piękną odpowiedzią na takie pierdolenie. So many beautiful people around us. You got so many beautiful people.
No już jestem. Jestem. Siadam z wami i rozmawiam. Chociaż chciałem jeszcze jedną piosenkę puścić dla uspokojenia. Wojtek gada jak matka karmiąca na przyjęciu gospodyń w klubie dziewiarskim. Robótek ręcznych. Przypomniał mi się wierszyk, tak bez związku, pisze Kirej. Żałowała myszka żółwia, że w skorupie siedział. Mam cię w dupie, łajzo głupia, żółwie jej odpowiedział. Dobry to jest, a skąd ten wierszyk? Bo nie znam tego wierszyka. A Katarzyna pisze, dzięki Wojtko, poznałam so many beautiful people, prawda? I o to chodzi. Wojtek, nie przerzucaj na biału, jedź z tym koksem. Dzisiaj się u Jasiek z Toronto, dzisiaj dostał, z kolei Jasiek z Toronto dostaje sraki komentarzowej po prostu. I tak będziemy, zaraz ja muszę puścić krótką piosenkę, bo zostawiłem otwarte okno i trochę mi po rajstopach wieje, ale będzie krótka piosenka, za to bardzo, bardzo fajna. Wait, let me through. There's so much I gotta do. Gotta get down the road to you and love you. Oh, how good it feels to know. We're gonna take it all so slow. Teraz już na spokojnie. Wojtek i muzyka to dwie sprzeczności. Oj, nie lubisz ty, Jasiek z Toronto, dobrej muzyki. Oj, nie lubisz, a szkoda, bo tutaj jest najlepsza muzyka w sieci, jest dostępna właśnie na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. To jest najlepsza muzyka w sieci. Lepszej nigdzie w żadnej audycji nie ma. I no chyba, że ktoś sobie sam ułoży jakąś playlistę gdzieś tam.
takie wynalazki, jakie tu się znajdują. Czy na przykład byście znali zespół, a w ogóle muszę wam powiedzieć, że jestem pełen ten, jak się to nazywa, pełnym, o, muszę jedną odpowiedzieć Kubie Janowiczowi i Julowi, bo Julo napisał, że tam nie ma sensu dyskutować z banem, szkoda życia, a Kuba dodał tam, my zresztą, że pełna zgoda, my zresztą już pół kilometra komentarzy temu powinniśmy skończyć podniecać się, co tam Noe powiedział, ale ja właśnie was uczulam na to, bardzo was uczulam na to, że fajnie jest czasami, że fajnie się zainspirować jakąś taką rozmową i ona dotyczy czegoś innego, nie tej samej. Patrzcie, co to jest ten wichajster tutaj? Go zaraz zawiążę. Że to już nie jest o nim rozmowa, o tym człowieku, tylko że to jest rozmowa tak w ogóle, która nam może coś daje. Malina za to pisze, panie Wojtku, rzadko się udzielam, ale czy tobie, czy takie osoby jak pan ten Noe wniosły kiedyś coś wartościowego, jakąś myśl popchnęły dyskusję, tylko narzekaniem ogranicza, bo w tym czasie moglibyśmy rozkminić wiele innych rzeczy. No, ja taki jestem niestety. Niestety albo stety jest to, nie wiem, czy to jest moja wada, czy zaleta, ale faktycznie często wpadam w takie coś, że dyskutuję z ludźmi, którzy czy tam dyskutuję tyle z ludźmi, co z myślą ludzi, którą mi ktoś podrzuca, którą coś podrzuca, jakąś taką inną sytuację. Dobra, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Teraz już o tym skończmy. Natomiast muszę wam powiedzieć, że strasznie mi zaimponowaliście teraz pamięcią, bo że ten wierszyk, o którym który Kirej przedstawił, przypomnę ten wierszyk, bo jest cudowny. Już mówię, żałowała myszka żółwia, że w skorupie siedział. Mam cię w dupie, łajzo głupia, żółw jej odpowiedział. Ja tego wierszyka nie pamiętałem. Za chwileczkę mi podpowiedzieliście, że to jest Grzesiuka z Grzesiuka na marginesie życia. Ja przecież czytałem tę książkę chyba ze dwa razy nawet, natomiast nie pamiętałem zupełnie tego wiersza. Jakby przeszedł przeze mnie jak wiecie, jak kebab przeleciał przeze mnie. Ale oczywiście, więc gratuluję wam pamięci i w ogóle takich fajnych rzeczy. Ty taki jesteś, a on to świetnie wykorzystuje. Taki moim zdaniem jest cel jego przebywania na tym kanale. Ale ja to właśnie chyba myślę powiedziałem już, tak, że to jest kwestia właśnie takiego wzbudzania zainteresowania, braku innych sposobów na zaistnienie. To jest, tak mi się wydaje, ale nie chcę tutaj jakichś diagnoz tam snuć. Natomiast stają się rzecz, bo niedługo zaraz do nas dołączy Anita, stała się rzecz bardzo przykra. Muszę wam powiedzieć, stała się rzecz bardzo przykra. Otóż, słuchajcie, wyhamowała, czy utknęła w martwym punkcie kanonizacja niejakiego Popiełuszki. Ja tu się nie będę śmiał z jego śmierci, którą można by nazwać męczeńską. Wiecie, skończyć życie okutanym jak się nazywa ten drut kolczasty w rzece, no to i pobitym, to naprawdę nie była przyjemny sposób na żegnanie się z tym światem, więc tutaj akurat nie dworujemy z tego absolutnie, bo jest to no straszna sytuacja. Natomiast, i to wydaje mi się, że dużo trudniejsza niż tam w tej książce opisane o uśmiercaniu Jezuska, natomiast robienie z kogoś świętego i tak dalej, bo akurat zginął w ten czy inny sposób, moim zdaniem świętą osobą jest na przykład ta 14-letnia dziewczynka z niepełnosprawnością intelektualną, która na Podlasiu, rozumiecie, została zgwałcona przez członka swojej rodziny, wykorzystywana była zresztą kilkakrotnie, z tego co już teraz dowiadujemy się, czy nawet regularnie niestety,
była wykorzystywana przez zaufanego członka rodziny i ta 14-latka zaszła w ciążę, słuchajcie. I oczywiście w tym momencie tam ktoś z rodziny się zorientował, że coś jest nie tak. No więc w myśl nawet tych skurwiałych przepisów, które są w naszym pięknym, acz coraz trudniejszym do ogarnięcia rozumem kraju, nawet w myśl tych ustaw wszystkich, które są teraz, ten przypadek podlegał terminacji. Ta ciąża podlegała terminacji w myśl nawet tego skurwiałego prawa. Tutaj. No więc poszli do szpitala z tym wnioskiem, z tym kwitem takim, że to jest z przestępstwa ciąża, że to nie minął jeszcze odpowiedni tam czas. Wszystkie papiery mieli na ten temat przygotowane. Dziewczyna po prostu jest niepełnosprawna intelektualnie, nie do końca wiedziała w ogóle, że jest w ciąży, nie zdawała sobie nawet sprawy z tego, co się wydarzało. Tam wykorzystywana została też w taki sposób, który jakby ona nawet nie zgłaszała jakichś tam pretensji czy coś takiego, ponieważ nie wiedziała o tym, wiecie, nie ma rozpoznania, co jest dobre i co złe i tak dalej. I poszli, rodzina poszła z tym kwitem, z tym wszystkim do szpitala. Tak jak normalnie taką ścieżką poszła i tam w szpitalu jej powiedzieli w drzwiach, rozumiecie, czyli w recepcji już jej powiedzieli tam i potem tam dalej lekarze się powiedzieli, nie, pani wypierdala z tym dzieckiem, które jest w ciąży, bo my mamy klauzulę sumienia. Od razu wam wszystkim mówię, od razu zaznaczam, że bo to jest ważne, żebyśmy to wiedzieli, żebyście to różnym ludziom mówili. Szpital jako placówka nie może mieć czegoś takiego, jak tam ta klauzula sumienia. Szpital jako cały może mieć poszczególny doktor, pielęgniarka, ktokolwiek tam pracuje, może takie coś mieć, ale instytucja jako taka nie ma klauzuli sumienia, nie ma czegoś takiego i ma obowiązek albo wykonać taki zabieg, albo skierować do pierwszego innego, który to umożliwia, czyli muszą sami wykonać tę robotę, żeby wydzwonić, zwizytować i rozmawiać, żeby wysłać tam, gdzie to jest możliwe. Ta rodzina peregrynowała sobie jak ta święta rodzina, szukając odpowiedniej stajni, chodzili sobie po Podlasiu, w końcu całe szczęście. Aha, i w trzech miejscach odpowiedziano jej, wypierdalaj, nie będziemy się panią zajmować, Bóg tak chciał, kurwa, i oni mają sumienie, rozumiecie, klauzula sumienia pozwalała im na to, żeby jakby sumienie mają czyste teraz, tak, że ta dziewczyna, bo tam jeszcze się okazało, że w ogóle ta ciąża była jakoś tam zagrożona i tak dalej, że to nie było, jak każda ciąża zagrożona jest u małoletniej. Jest w związku z czym to jeszcze pod tym względem, choćby kurwa powinni ją przebadać, rozumiecie, pod tym kątem. Ale nie przebadali, tylko powiedzieli, wynocha nam stąd, my mamy tutaj sumienie, a ty jesteś bez sumienia, dziwko, na pewno jeszcze mogli dodać, prawda, ty dziwko, w ogóle mogłaś się, oddałaś się i tak dalej, w ogóle mogli ją sponiewierać jeszcze. Dobrze, że tego nie zrobili, chociaż nie wiem, czy ktoś tam nie zrobił tego, czy rodzina po prostu nie była zastraszona. Całe szczęście odpowiednia fundacja się tym zajęła i przetransportowano dziewczynę z wielką traumą dla niej do Warszawy. I w Warszawie wykonano ten zabieg. A co jeszcze też jest złe, na przykład w telewizjach, w prasie i tak dalej, ze względów prawnych nie można podać teoretycznie, jakie to szpitale odsunęły, odrzuciły w taki chamski sposób tę dziewczynę, ten wielki dramat. I dziewczyna nie dość, że miała jedną traumę, dojebali jej drugą, potem ta podróż, potem to wszystko. Przecież teraz całe szczęście w sumie na dobre wyszło tyle, że ta fundacja, która zajęła się tą dziewczyną,
dziewczyną, zajmie się również kwestiami psychologicznymi. Teraz zostanie objęta też opieką psychologiczną. Po całe szczęście też, że ona nie do końca sobie zdaje sprawę z tego, że ma tam dzidziusia w środku i że potem tego dzidziusia nie ma i tak dalej. Całe szczęście nie będzie takich akcji, ale jak rozumiecie, lekarze, i tutaj nie ma wątpliwości, przepraszam naszych lekarzy, którzy tu są u nas w tej naszej grupie, ale tutaj, w tym przypadku nie ma żadnych wątpliwości. Nie tak jak w przypadkach tych, że tam gdzieś czekali, oni mówili, że przeciwwskazania medyczne, że coś tam, że sroś tam i można było faktycznie uważać, dopóki nie mamy dokumentacji medycznej, to nie wiemy, czy to lekarz zawinił, czy to prawo i tak dalej. Że były jakieś kwestie, o których można było rozmawiać i że doprowadziły do śmierci tej niedoszłej mamy. Prawda? I jakiś czas temu. Ale można było dyskutować. Tutaj nie ma żadnego pola dyskusji. Tu po prostu przyprowadzili dziewczynę, powiedzieli, że są wszystkie papiery wymagane, tak? Prawem polskim, tym złym, które jest złe prawo, nawet ono, to prawo uwzględniało tę możliwość. I zostali odesłani po prostu w niebyt, bo nie chodzi o to, że ktoś im załatwi, tylko właśnie w niebyt. I tu nie ma żadnej wątpliwości. Zobaczcie, że czynnik ludzki w każdej sytuacji, czynnik ludzki jest, kurwa, bardzo ważny, przepraszam za francuszczyznę, ale czynnik ludzki jest cholernie ważny i możemy sobie pisać nawet najlepsze prawo na świecie, po czym staniemy oko w oko ze skurwysynem i on powie: nie, bo nie. Nie, bo nie. On ma klauzulę sumienia, rozumiecie? I to sumienie pozwalało mu oczywiście na zostawienie tej biednej dziewczyny samej sobie, czy w takim strasznym położeniu. Natomiast on ma sumienie, kurwa, czyste, poszedł do domu, nie wiem, pozamiatał w mieszkaniu, czy nie pozamiatał, gdzie on tam będzie zamiatał, i czyste sumienie. A w drugiej strony wyhamował, a to wszystko mówiłem, patrzcie, tak się tym przypadkiem się wkurzyłem, a przecież chodziło o to, że wyhamował, rozumiecie, wyhamował proces beatyfikacji, czy tam uświęcania pana Popiełuszki. Jest taki urząd w tym Watykanie, wiecie, że ja uwielbiam te nazwy wszystkie, i jest taka dykasteria, ona się nazywa dykasteria spraw kanonizacyjnych. Otóż okazało się, że być może błogosławiony, prawda, już Popiełuszko zostanie na tym szczeblu świętości, czyli zostanie tylko błogosławiony, nie dostanie kolejnej gwiazdki na swoim pagonie, ponieważ, uwaga, przypadek ozdrowienia mężczyzny, który miał być tym cudem wymaganym do świętości, został jednak odrzucony. To oczywiście jest prawdopodobnie dzieło szatana albo innych lewaków, prawda, którzy tam siedzą w tej komisji i dopuszczają się takich strasznych rzeczy, jak na przykład wytłumaczenie, że ten facet został uzdrowiony przez medyków. Na pewno to jest element spisku przecież, a nie innych sytuacjach. A rzecz się działa taka, że 2 lata po jego śmierci, czy tam 2 lata po tym, jak został ogłoszony błogosławionym męczennikiem, we Francji, rozumiecie, doszło do niewytłumaczalnego, jak to się oni jeszcze wtedy myśleli, uzdrowienia. W miejscowym szpitalu umierał sobie spokojnie 56-letni pan François, umierał sobie, aż w piątek we wrześniu, proszę was, 2012 roku,
tego chorego na białaczkę szpikową, czyli no to jest generalnie bardzo krótka ścieżka, aczkolwiek na dodatek jeszcze może być bardzo bolesna. Po udzieleniu choremu sakramentu namaszczenia chorych zaproponował jego żonie, rozumiecie, żeby powierzyć życie, tam we Francji sobie tak siedzą i tak mówią, mam taki pomysł, ten ksiądz przyszedł, powiedział do tej żony, mówi, pani Adelano, chciałbym pani zaproponować jeszcze jedną formę terapii. Otóż może to nie jest takie oczywiste, może to nie jest takie, no to śmiała teoria jest, ale może byśmy poświęcili po prostu, powierzyli jego życie i zdrowie księdzu Jerzemu Popiełuszce, bo ten pan, ten ksiądz właśnie czcił strasznie pamięć pana Popiełuszki i mówi, chodźcie, tak zrobimy, zobaczymy, przecież no, najwyżej umrze i tak ma umrzeć, to zobaczymy, co się takiego dzieje. I następnego dnia, rozumiecie, ten ksiądz otrzymał ze szpitala informację, że pan François jest zdrowy jak ręką, odjął po prostu wszystko. Do domu powrócił w końcu września, a w grudniu otrzymał informację od opiekującym się nim lekarzy, że choroba ustąpiła, po prostu całkowicie ustąpiła. Potwierdzono całkowitą remisję nowotworu. No i pół roku później, za zgodą metropolity warszawskiego zresztą, pan wszczął diecezjalne dochodzenie, które miało być etapem wstępnym do procesu kanonizacyjnego. Wreszcie w 2015 dokumenty zostały przesłane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, czyli do innego. Obecnie to się nazywa właśnie ta dykasteria. Watykan analizował całą sprawę, włącznie z dokumentacją medyczną, tam wsadzili przyczyną zgonu i pierwszego pan Adelan umarł. Słuchajcie, w 2017, czyli tu go pan, pewnie tam dochodziło do jakiejś walki potworów w niebie i widocznie pan Adelan François się naraził komuś tam u góry dosyć poważnie, albo nie zasługiwał na ten, i pan Popiełuszko wyszedł trochę przed szereg prawdopodobnie, uzdrawiając tego pana François, i potem go ktoś zjebał jak burą sukę po prostu w tym niebie, ale 5 lat sobie pociągnął jakoś pan François, może bił żonę w tym czasie czy coś takiego, źle wykorzystywał tę swoją drugą szansę, bo uśmiercono go w 2017 roku, aczkolwiek nie na białaczkę. To nie na białaczkę była, tylko po prostu. No ale sprawa już się toczyła. Fakt, że on umarł jednak na coś tam innego, może jego Bóg po prostu jednak się uparł, że ten człowiek powinien nie żyć, prawda? Bo może tak było. Bóg stwierdził, nie będziesz żył, a tutaj Popiełuszko, nie będzie mi Popiełuszko srał w moje plany. Według planów ty już miałeś nie żyć, 5 lat za długo żyłeś i tak dalej, według planów, bo dopiero ktoś się zorientował, prawda? Tam księgowy w niebie siedzi i mówi, Adelan, kurwa żyje. Właśnie tutaj miał być, kurczę, właśnie miał tam łódź Bożą przez mgły tam wiosłować, w czyśćcu miał siedzieć, a on kurwa żyje, jak to jest? A tu się okazało, że Popiełuszko po prostu tam dostąpiwszy zaszczytu bycia błogosławionym, wziął go i poza kolejnością jakoś tam, nie znał procedur Popiełuszko jeszcze, bo dopiero 2 lata, to było jakoś tak, ten może dopiero 2 lata po tym jak dostał, czy pół roku później jak dostał te oficerskie tam, czy podoficerskie szlify w niebie i nie wiedział jeszcze jak to tam działa, nie wiedział, że trzeba tę sprawę konsultować z najwyższym, prawda, i tam wpłynął na tę sytuację. No ale okazało się, że niezależne, że jednak na dodatek po jakimś czasie zmieniono również sytuację, no bo tam niebo musiało to, wiecie, odkręcić całą tę sytuację, żeby nie przydawać, no kara musi być, tak? I Popiełuszko musiał dostać karę, za karę nie będziesz jeszcze przez jakiś czas świętym. No i okazało się, że w tej dokumentacji medycznej pojawiły się jakieś prawdopodobnie tam metodą boską, no bo jaką inną, zostały tam dołożone jakieś dokumenty i okazało się, że
ten przypadek został uznany za możliwy z punktu widzenia medycznego. Wskazano przy tym na inne podobne udokumentowane przypadki takiego ozdrowienia, że organizm to po prostu daje z siebie wszystko i można takie coś rzeczy. Sprawa zatem uznania świętości wróciła do punktu wyjścia. Niestety obecny postulator, czyli ten, który prowadzi jako taki adwokat, nie przeszkadza, tylko adwokatuje w takiej sytuacji, w procesie kanonizacyjnym, franciszkanin, pan Suchecki zresztą się nazywa, w korespondencji mailowej potwierdza, że proces kapelana Solidarności jest na etapie rzymskim. Jednak, jak pisze, brakuje cudu do kanonizacji, zaś dykasteria zakazała udzielania mu wywiadów. Więc ten wywiad, rozumiem, z tym jest cudem się ukazał, mimo zakazów wszelakich. Widzę, że połączyła się z nami już Anita, na razie widzę tylko, o, teraz widzę nawet twarz, bo przed chwilą widziałem tylko tył głowy, teraz widzę twarz, więc oczywiście zanim Anitę zaprosimy, będzie wstęp muzyczny. Ja sobie pomyślałem, że zarypiastym wstępem muzycznym do tej rozmowy będzie najbardziej przemocowy przebój w historii muzyki, który do dzisiaj prezentowany jest, na przykład jak się ludzie zaręczają, to sobie prezentują te piosenki, albo na przykład pierwsza piosenka na ślubie, na weselu, znaczy to jest taka, a kiedyś sam Sting powiedział, że on się nie może nadziwić temu, ponieważ to jest piosenka o przemocowym facecie, który po prostu oplata swoją kobietę czy coś tam, takim właśnie niewidzialnym pierścieniem, który nie jest niczym dobrym. Ta piosenka to się nazywa Every Breath You Take i ona jest najbardziej przemocową piosenką i Sting sam powiedział, że nie może się nadziwić, jak gdzieś nawet ktoś ma tam jakieś miliony, więc zamawia sobie z pana Stinga, żeby mu przyjechał, zagrał coś tam i mówią, że koniecznie musi im zagrać na ślubie Every Breath You Take i on im tłumaczy, że no to jest właśnie... No to zwiastowanie nieszczęścia jest w waszym związku generalnie, a ludzie się uparli i życzą sobie, ta piosenka żyje własnym życiem absolutnie. A posłuchajcie sobie tego tekstu, ja też potem dopiero posłuchałem tego tekstu, dopiero jak Sting, jak zobaczyłem to w filmie o Police, był taki film i dopiero jak on to powiedział, to ja posłuchałem tego tekstu i to, że ja dopiero wtedy posłuchałem tego tekstu, to się nie dziwię, bo Polacy, na przykład zagraniczni ludzie, którzy nie posługują się na co dzień angielskim, często traktują wokalistę jako kolejny instrument. Równie dobrze to trąbka mogłaby być. I tam się nie zastanawiamy, co on tam śpiewa. Natomiast to, że w krajach anglojęzycznych przyjęli tę piosenkę faktycznie jako wyraz takiej ciepłej miłości i w ogóle przyjemności, no to Anita też posłuchaj, bo naprawdę nie wiem, czy myśmy kiedyś o tym rozmawiali, o tej piosence. Nie, no więc Anita tu kręci głową, więc posłuchajcie sobie naprawdę, o czym jest ta piosenka i zobaczycie, ile w niej jest miłości fajnej i zapowiedzi tego, o czym będzie Anita mówiła za chwilę. Przypomnę, że to jest autorka między innymi tej właśnie publikacji Rok Odważnego Istnienia, kalendarz na 2023 rok z 52 fantastycznymi felietonami. Niestety no fantastyczność ich polega nie tylko na tym, że są fantastyczne, ale że dotykają niestety bardzo bolesnych spraw. A zatem The Police! Anita, palić można jeszcze teraz. Yeah.
No i jesteśmy, Anita. Widzę, że masz pionowo telefon ustawiony. Też można, też można. A powiedz coś, żeby cię było słychać. No słychać mnie? Dzień dobry. Bardzo cię ładnie słychać, bardzo cię ładnie słychać. Ale w przyszłości telefon ustawiaj poziomo. To będzie, czy kamerkę ustawiaj poziomo, to będziesz jeszcze piękniejsza na tym tle fantastycznym. Tutaj słusznie napisał Martin, córka moja mówi, że te słowa napisał Stalker. No więc właśnie o tym, o stalkowaniu, o takich rzeczach jest ta piosenka. Co, słuchałaś tej piosenki teraz? No właśnie nie słyszałam jej, wiesz? No bo trzeba było sobie włączyć, no tak, dźwięk. Ale pamiętasz, every take, every tak, tam wiesz, I'll be watching you, I'll be watching you. Oczywiście cały czas wszystko będzie pode mną. Dzień dobry, Anito, to jest Anita Dyskiewicz. Mała rzecz, miłość i inne przemoce, ładnie się podpisała, widzę, sama się tak podpisała, więc znajomość sprzętu po prostu na granicy fantazji i teraz dostaniecie, wszyscy faceci dostaniecie w pierdol, krótko mówiąc. Jak już ci wspomniałem, jak zapraszałem cię do audycji, zresztą będzie, to też nie jest tajemnicą, bo kiedyś o tym wspominałem, że mieliśmy plan z Anitą, żeby zrobić wspólną taką audycję. Ale przyspieszyło te decyzje to, jak rozmawiałem o tym przypadku, znanym ci przypadku kobiety, która została uniewinniona przez wszystkie kolejne instancje, aż do Sądu Najwyższego to doszło, a prokuratura upierała się, żeby ta kobieta dostała 8 lat pierdla za to, że zabiła swojego męża, ponieważ podjął kolejną próbę gwałtu i nagle usłyszałem tutaj od niektórych, bo też dostałem takie informacje, nie tylko od ważnej osoby, która powiedziała to na głos tutaj w trakcie audycji, ale też od innych dostałem, że to czemu nie odeszła od niego wcześniej i tak dalej, prawda? To jest znane tobie rzeczy, z którymi się często spotykasz, rozmawiając z takimi kobietami, że one też od swoich rodzin często, od innych, które się potem dowiadują, jak tam było u nich w domu, że no to czemu kurczę tam siedziała z nim, po co, wiesz, to jest tak jak kogoś kopią, a ty mówisz, to w filmie Poranek Kojota chyba była taka scena, jak sztur dostał w pierdziel, leżał na podłodze, wyszedł jego kolega i mówi, o cześć, po co leżysz na podłodze? No jakiś powód był. Więc to pomyślałem, że nikt lepiej tego nie wyjaśni. Tych mechanizmów, które dzieją się w środku, wewnątrz, to czego nie widzimy często, niż ja, bo ja to oczywiście mówiłem, ale wiesz, jak to facet mówi z wąsami i tak dalej, opowiada takie rzeczy, no to nie jest do końca fajne. A ja przypomnę, że Anita, jeszcze to też ważne jest, że Anita nie jest tak po prostu osobą, która też ma doświadczenie podobne, takie jedno z wielu takich w sensie, bo to są różne doświadczenia tych kobiet, ale też jest osobą wykształconą w tym względzie, bo jak wzięła się za siebie, to chciała poznać te wszystkie mechanizmy właśnie. O co to w ogóle, że co się stało, że inteligentna kobieta z sukcesami zawodowymi, a nie jakaś patosa, rozumiesz, która nie miała innego wyjścia w życiu, wpakowała się w jakąś sytuację, która nagle okazała się taka krytyczna. Dobrze mówię, Anito? Dobrze mówię. To jest między innymi włoski Uniwersytet Sapienza, to są polskie też uczelnie i tak dalej, i tak dalej. Jest wykwalifikowanym, jak to się mówi, nie towarzyszem cierpienia, tylko jak to się mówi? Po polsku to się mówi asystent zdrowienia. O. Ale na Zachodzie przyjęło się takie określenie ex-in, czyli experienced involved, czyli doświadczony, zaangażowany. Czyli ktoś, kto ma jakieś tam doświadczenie i później dzieli się z innymi w kryzysie, jak powiedzmy pokonać
wszystkie konsekwencje takiego doświadczenia. Ale wracając do tego, co powiedziałeś, ten przykład, który podałeś, ja w ogóle dziękuję za zaproszenie, bo myśmy się do tego tak zbierali dosyć długo. Tak, jak pies do jeża, tak. Dokładnie. Natomiast jedną rzecz chcę powiedzieć, jak wczoraj żeśmy mówili o tym, że wezmę udział w tej audycji, to ja zaczęłam myśleć o tym, co powinnam powiedzieć. I oczywiście powiem to, co powinnam powiedzieć, ale przyszedł mi do głowy pewna myśl, bo tak jak powiedziałeś, prokuratura w tym case'ie, o którym wspomniałeś, walczyła niezłomnie. Tak, do samego końca. Dokładnie, żeby tę kobietę jednak ukarać. I my sobie w tej naszej banieczce natychmiast myślimy, a Ziobro, a Kato prawica, a wiadomo, nie, jacy oni są, jakie mają podejście do kobiet. Ale ja sobie pomyślałam, że nie zdajemy sobie tak do końca sprawy, że ta nasza lewa strona, nazwijmy to lewa, tak, bo tamta jest prawa, czy nasza liberalna strona. O, to lepsze jest chyba takie, liberalna, obyczajowo, tak nazwijmy to. Tak, no, tak. Ma duży udział w tej opresji, tylko że my nie widzimy tego, my tego nie dostrzegamy. I pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to nie wiem, czy pamiętasz, na pewno pamiętasz, jak strajk kobiet kazał wypierdalać, kiedy zaostrzyła się ustawa ta antyaborcyjna. I jednym z plakatów, które zresztą się potem już powielały wiele razy w social mediach i tak dalej, było: aborcja jest okej. Okay. Tak? Aborcja jest okej. Okay. To obcasy nawet okładkę taką zrobiły, wysokie obcasy. Dokładnie. Tak samo, jeśli chodzi na przykład o prostytucję, tak? Wybór kobiet, mogą robić co chcą i tak dalej, odpierdolić. Ale ja sobie pomyślałam, że to nie jest tak. I być może to był jeden z powodów, dlaczego ten strajk kobiet zdechł. Bo zdechł. Bo o ile my, jeżeli się skupimy na samym wyborze, tak, bo tutaj jest kwestia wyboru, nie? Wara od naszych ciał, my decydujemy po prostu nie wpieprzać się w te rejony, to są nasze sprawy kobiet. To mało kto zastanawia się, że nad tym, że to nie jest, to nie są wybory, na które kobiety, które kobiety podejmują, tak jak się to czasami mówiło, no przecież to jest zabieg porównywany do usunięcia zęba, tak? Mhm. I o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jeżeli się skupimy tylko na samym wyborze, na takim wąskim odcinku, w który walimy, tak? Bo tutaj o to chodziło, to powiedzmy, że możemy sobie powiedzieć, że ta aborcja jest okej. Ale ten proces dochodzenia do takiej decyzji, jak weźmiemy sobie pod lupkę ten proces dochodzenia do takiej decyzji, to okazuje się, że za tym procesem kryją się dramaty. I wtedy ta aborcja nie jest okej, bo okazuje się, że kobiety podejmują te decyzje. I tu jest ważne pytanie, dlaczego? Dlatego, że nie mają pieniędzy, nie mają swojego domu, mają przemocowego partnera, nie mają pracy, nie mogą podjąć pracy, mieszkają z matką alkoholiczką i nie chcą narażać dziecko na takie środowisko. Po prostu tych powodów jest
całe mnóstwo. I kiedy wszystko to, co się dzieje, że tak powiem, w tle, co się dzieje za kulisami, sprowadzimy do takiego hasła, że aborcja jest okej, to jednocześnie mówimy tym wszystkim kobietom, że to, co cię do tej decyzji doprowadziło, to w sumie też jest okej. Wiesz, o czym mówię? Rozumiesz, o czym mówię? I to samo jest, jeśli chodzi o prostytucję. Bo w tej naszej banieczce, kiedy słyszymy, czytamy, że tak zwane sex workerki w Berlinie zakładają swoje związki zawodowe, no to sobie myślimy, no dobra, te dziewczyny się organizują, żeby były bezpieczne, żeby to wszystko było zalegalizowane i tak dalej. Ale to jest maleńki wycinek, maleńka taka ociupinka w całym problemie społecznym tego zjawiska, że mężczyźni kupują kobiece ciała. I na całym świecie miliony kobiet sprzedają te ciała nie dlatego, że to jest okej, tylko dlatego, że nie mają innego wyjścia albo są przymuszane. I wtedy takie skrótowe myślenie w tej, tak jak żeśmy tutaj powiedzieli, w tej liberalnej bańce, po prostu zostawia je same. I wracam do strajku, który jakby był dedykowany kobietom, tak? Ich prawom. I okazuje się, że to wszystko padło, dlatego że ja o tym mówiłam, kiedy byłam w tej radzie konsultacyjnej. Wy musicie trafiać do kobiet w powiatowej Polsce. I tam mówienie, aborcja jest okej, nie ze względów światopoglądowych, ale ze względów społecznych jest... Nie jest okej. Nie jest okej, kuźwa. Takie mówienie. Ja, wiesz co, Anita, w tym momencie zawsze pokazuje się, i ja będę czasami tutaj występował w roli takiego, wiesz, tego adwokata złej sprawy, ale w tych momentach pokazuje się wtedy, wyciąga się przypadki na przykład kobiet, które uważają, że aborcja jest okej i które po prostu jakby nie mają tej, wiesz, tej całej refleksji, nawet problemów nie mają, rozumiesz, wszystkich innych, tylko po prostu im ciąża by przeszkadzała w tej chwili, w tym konkretnym życiu, albo jak mówisz o sex workerkach, to pokazuje się dziewczyny, które czy panie, które robią to dlatego, że nie wiem, lubią się bzykać, a przy okazji jeszcze mogą na tym zarobić i tak dalej. Zapominając, moim zdaniem oczywiście zapominając, że jest to margines, tak? Że jednak jest to margines takich spraw i zawsze można znaleźć, tak samo jak można znaleźć zawsze fajnego księdza, prawda? I pokazać księdza, który nie gwałci dzieci i powiedzieć, no księża nie gwałcą dzieci, prawda? No to ja tak myślę, ale tu się wtedy wyciąga właśnie z takiego, taką wielkomiejską sytuację. Tu pytanie jest, co z aktorkami porno? Jest mnóstwo takich, które robią, bo to chcą. Oczywiście, że tak. I ja się też zgadzam, że tak są, że są osoby, tak samo są złodzieje, którzy kradną, bo lubią to robić i tak dalej, ale tu jest kwestia, to, o której Anita poruszyłaś, chyba to, która jest dla tobie bardzo bliska, to są też ten przymus kulturowy, to nie jest ten przymus, tak, przymus, który wiąże się z takim bezpośrednim, bo to oczywiście z tragedie są... Wojtek, posłuchaj, ja to poruszyłam dlatego, że my mamy o sobie takie bardzo dobre mniemanie, rozumiesz? A, że my jesteśmy tacy progresywni, postępowi, szanujemy prawa kobiet, rozumiesz? I tak generalnie dobrze się z tym czujemy, ale jakby tak trochę pogrzebać i chciałam troszeczkę jakby, wiesz, ten obraz zakłócić, jakby tak trochę pogrzebać, to się okazuje, że wszyscy żyjemy w przekonaniach, które tak naprawdę nie są przyjazne kobietom.
I ten komentarz, od którego się tak naprawdę nasza rozmowa zaczęła i to spotkanie się zaczęło, kiedy się pojawi komentarz, dlaczego nie odeszła, to nie jest tylko komentarz dotyczący tej całej sytuacji, znaczy tej sytuacji konkretnej, o której wspomniałeś, tak? Tylko to dotyczy generalnie myślenia, pewnego rodzaju myślenia, które opiera się na przekonaniach. Takim jednym z przekonań, i to też jest jakby przekonanie tej naszej bańki, jest, że generalnie to mamy wszyscy równe prawa. Nie? Mamy wszyscy równe prawa. Oczywiście mamy teraz taką sytuację polityczną, że te prawa kobiet są łamane, ale jak ta sytuacja się zmieni, no to kuźwa będzie raj, nie? To jak ręką odjął, tak. To jak ręką odjął. To wracamy z powrotem po prostu do takiej sytuacji, kiedy piąsteczka i w ogóle jesteśmy razem sztama. Nieprawda. Nie ma czegoś takiego. Jak już jesteśmy przy piosenkach, to Lennon miał taką piosenkę, kobieta jest murzynem świata, nie? I oczywiście można sobie tam podyskutować, nie? Tam, a czemu tak, a nie inaczej, nie? A czemu nie jest Chińczykiem świata, nie? Można tutaj sobie rozważać. Jak bo to, się nie zna na technologii. Jak to my i tak dalej. Ale zobacz, kiedy mówimy o tej równości, ja sobie nawet to dzisiaj znalazłam, bo pomyślałam, że to jest ważne. I to jest dobry przykład. W Stanach Zjednoczonych był taki okres, kiedy Kennedy rządził, kiedy te prawa mniejszości i prawa Afroamerykanów stały się istotne. I pomyślmy sobie w ten sposób. Jest rok 63, prawie 20 lat po wojnie. Młodzi Amerykanie studiują, kształcą się, robią kariery i tak dalej. W tym samym czasie w Alabamie dwoje studentów próbuje się dostać na uniwersytet. I za cholerę nie mogą się dostać, bo ciągle dostają informacje, że są trochę za słabo przygotowani, że ich wyniki są nie takie, jak powinny być. Ci studenci są czarni. I to jest 63. I oczywiście budzą się te ruchy obywatelskie, antyrasistowskie i tak dalej, chociaż cała sprawa się tak naprawdę zaczęła w 57, kiedy jedna z dziewcząt chciała iść do szkoły, która nie była dla czarnych. I teraz zobacz, w tym samym czasie całe mnóstwo białych Amerykanów studiuje i kształtuje swoje życie, przyszłe życie, tak? I to zapóźnienie odbija się potem na całych generacjach. I my, mówiąc o tej równości kobiet, to byśmy tak podchodzimy do tej kwestii, jakby zawsze ci Afroamerykanie mieli pełny dostęp do edukacji i generalnie do wszystkich możliwych praw. A przecież tak nie było. I dlatego, kiedy ta równość kobiet, to jest tak naprawdę niewielki fragmencik w całej historii, i tutaj tą równość też sobie bierzemy w nawias, w całej historii świata. Podejście, nazwijmy to równościowe, czyli mamy takie same prawa, mamy takie same obowiązki i tak dalej, jest pewnego rodzaju, w tym momencie, w którym jesteśmy, pewnego rodzaju takim usprawiedliwieniem sytuacji, które mają miejsce. Dlatego, że kiedy kobiety mówią zaraz, ale nam jest trudniej,
to inni mówią, ale nie, no przecież zobacz, weź konstytucję, zobacz, przecież tutaj oczywiście no jest prawica, która tam próbuje zgnoić kobietę, ale generalnie to wszystko jest okej, wszystko się zmieni, tylko idźmy na te wybory, nie? I jest to oszustwo takie mentalne, nie? Jest to takie mentalne oszustwo, bo co? Najłatwiej jest zmienić przepisy i tak się stało w Stanach w tych latach 60. Zmieniono przepisy, uznano za niekonstytucyjne, nieprzyjmowanie czarnoskórych studentów, ale zmienić mentalność i zmienić myślenie to już jest inna kwestia, to już jest inna sprawa. I tak żeśmy daleko odeszli od tego przykładu. Przepraszam, ja ci chcę tylko jedno, bo to do tego, no, co mówiłeś teraz, to jest bardzo dobrym przykładem jest na to nasza kochana Rzeczpospolita Polska, która w czasie odzyskania niepodległości, tak zwanego odzyskania niepodległości po I wojnie światowej, wprowadziła najnowocześniejszą konstytucję na świecie, w sensie, że wszystkie te nowinki, które na on czas wchodziły, gdzieś tam dopiero się pojawiały i jeszcze nie były zaimplementowane do praw, to my z racji tego, że akurat u nas trzeba było powstać ta konstytucja, już nie wypadało wracać do jakichś XIX-wiecznych klimatów, wprowadzono wszystko w wojsku, z czym było prawo właśnie kobiet do głosowania, do występowania. Kobietom nadano i bierne, i czynne prawo wyborcze, edukację, wszystko było na papierze napisane bardzo ładnie, tyle, że to miało się nijak do tego całej kultury, tak? Do tradycji, tak zwanej, do kultury, no właśnie dlatego mówię o tym, że też nie, my mamy w Polsce też blisko taki przykład i to potem, co się mówi o, tak jak teraz na przykład się mówiło o tym, że kobiety tam powinny kandydować, powinno się zrobić więcej kobiet, ale że na przykład przepraszam, jak to się nazywało, że trzeba było wprowadzić ileś kobiet na listę na przykład. Tak? Parytet. Że parytety są złe, bo jakby kobiety chciały, to by przecież przystępowały do wyborów. No i właśnie tu jest to, o czym mówi Anita i o czym mówiłaś właśnie, że no nie jest tak, bo te kobiety przez lata zostały mówione im, że nie są do tego, nie przygotowywały się same do tego i potem takie zdziwienie, dlaczego te kobiety nie chcą. Ale od drugiej Rzeczpospolitej to świetnie Boy napisał, tak? No. Że z jednej strony mieliśmy te prawa wszystkie, a potem Boy pisał o konkretnych już sytuacjach w tej swojej... No ale widzisz, to jest tak, że z jednej strony... Bo to też można jakby przyrównać do tej sytuacji Afroamerykanów, nie? Że z jednej strony zmienia się prawo, a z drugiej strony ludzie z plantacji mają iść na uniwersytety. Rozumiesz? To nie jest tak, że kobiety nie były przygotowane. Kobietom nie dano szansy się przygotować. Tak, ale mówię, no tak, masz rację. No, nie dostały żadnej szansy, żeby się przygotować. A inną kwestią, i to jest to, o czym kiedyś rozmawialiśmy, inną kwestią jest to, że kobiety dostały prawa. I mało, tak, i teraz, tak, i znowu jest... w tej naszej bańce, myślimy sobie, no kobiety mają prawa, tak? Ale to nie jest... mają, pamiętaj, to jest to słowo, że kobiety dostały prawo. No tak, właśnie do tego Wojtek zmierzam. Żaden mężczyzna nie dostał od kobiety praw. Żaden mężczyzna na tej ziemi nie dostał od kobiet jakichś praw. To kobiety dostają prawa od mężczyzn. I jak sobie mężczyźni sobie biorą. Oczywiście, mało tego, oni je tworzą i naturalizują, rozumiesz? A potem wprowadzają do kodeksów. Więc trudno sobie, i tutaj ja mam pewną pokorę, nie, w stosunku do mężczyzn, którzy jakby nie do końca rozumieją, na czym polega ta cała imba, nie, z feminizmem. Ale faktycznie trudno wyobrazić sobie sytuację kogoś, kto dostaje prawa, są mu nadawane prawa,
tak jak wolność na przykład niewolnikom, komuś, kto te prawa zawsze miał. Rozumiesz? Nie jest w stanie sobie wyobrazić sytuacji. I myślę, że na tym polega problem, że większość mężczyzn nie patrzy generalnie na prawa kobiet z takiej perspektywy. Rozumiesz? I na sytuację osób, które te prawa dostały. Bo wiesz, o co chodzi? Jak ktoś ci coś daje, to oczekuje wdzięczności. To po pierwsze, a po drugie, chyba jest też taki mechanizm, że i to ja nie, żeby też było jasne, że my tu nie mówimy o każdym facecie konkretnym i tak dalej. Mówimy o pewnym kulturowym kodzie, który w nas wszystkich siedzi. Tak. Chcemy, nie chcemy, to w nas siedzi. Ja też jestem, widzicie, taki hopla liberalny, otwartościowy, wolnościowy, ale w pewnych okolicznościach, kiedy reaguję halo efektem, kiedy reaguję na halo, zachowuje się jak wychowany w patriarchacie facet, dla którego pewne rzeczy są naturalne, tak? Które one generalnie nie są naturalne, ale dla mnie one są po prostu częścią mojego życia. I dopiero potem ta skłonność do refleksji czy rozmowy na przykład z Anitą sprowadza mnie do jakiegoś poziomu, że aha, no sorry, w ogóle nie powinienem tak zareagować, że wiesz, że myślałem źle. I chodzi o to, że jak faktycznie, jak się komuś coś daje, faceci gdzieś tam w tej kulturze od tej pierwszej wojny światowej już tam, dajmy na to, ograniczmy się do tego okresu, już tam nie wracajmy do starożytności, ale jak faceci łaskawie się zgodzili. W najlepszym takim przypadku to była zgoda facetów, tak? W najgorszym było, że oni łaskawie coś dawali mimo sprzeciwu, a czasami to właśnie mimo tych sprzeciwów oni nam rozumieją, że te kobiety są bardziej wilgotne, bardziej emocjonalne i tak dalej, no ale dobra, niech mają i tak dalej. I to gdzieś w nas siedzi i w facetach siedzi na przykład to, tak podejrzewam, nie wiem, czy się zgodzisz, że jest trudność w osiąganiu przez kobiety kolejnych etapów dochodzenia do normalności, bo ja właśnie też unikam tego stwierdzenia, że to jest jakieś wywalczanie kolejnych praw kobiet, tak? Tylko to są elementy powracania do jakiejś naturalnej kolei rzeczy, która powinna być. Przywracanie jakby stanu fabrycznego, tak? Tak jak w telefonach macie przywracanie, to tak naprawdę to teraz od tych stuleci się toczy przywracanie, takie powolne przywracanie do stanu fabrycznego, a facet gdzieś tam w sobie ma taką myśl, gdzie jest zakiełkowała, bo to jest ten język właśnie, którym się posługujemy, i jak są te kobiety, które dostały prawa albo wywalczyły sobie prawo jakieś, to facet gdzieś tam ma, jak ty powiesz, no ale że idziemy krok dalej, a ty wtedy mówisz, no tak, dał kurze grzędę, to ona wyżej siędę, albo daj jej palec, to na całą rękę weźmie. Ale o to chodzi, że to jest jej ręka, kurwa, że to jest jej ręka, kurwa. A my gdzieś mamy tak w tle, że to faceci się gdzieś wycofują, że coś dają co chwilę i tak dalej. Kiedy to jest właśnie, i my to mamy niestety, ja to mówię jako facet, no my to mamy gdzieś tam, ten taki, takie poczucie, że to my coś z jednej strony ofiarowujemy, ale z drugiej coś tracimy cały czas, że ustępujemy. Ale Wojtek, to posłuchaj, jakby jedną kwestią jest to, że to dawanie kobietom praw to nie do końca polegało na wspaniałomyślności, bo pierwsza i druga wojna światowa wymusiły pewne prawa dla kobiet, nie? Historycznie wymusiły, bo brakowało mężczyzn, bo kobiety musiały zająć ich miejsce w niektórych obszarach i tak dalej. Po czym zostały zresztą za to, dostały nieźle po dupie za to, jak faceci wrócili, prawda? Pamiętamy tę akcję po pierwszej wojnie światowej, kiedy się kobiety z kolei tak, sprowadziły ale właśnie. Jeszcze jest inna ważna kwestia. Ten, który daje, generalnie sytuacja dawania komuś czegoś, pozwalania komuś na coś, jest sytuacją hierarchii. Czyli nigdy nie jest tak, że prawa daje ten, który podlega.
Który... Albo że nawet jest równy, prawda? Że nawet jest równy, bo to musi. Dokładnie. Ktoś... Zawsze musi być hierarchia, zawsze musi być wyższość tego, który daje. I też bardzo mało sobie o tym myślimy. Jakby nie zauważamy tego. Ale zobaczcie, kiedy kobiety mówią, kurwa, sorry, ale nie, na przykład. Albo kiedy... Będziemy dzisiaj powtarzali kilka razy. Tak, albo kiedy kobiety mówią nie wypierdalać, tak? Albo nie pozwalam, albo chcę więcej, bo to, co dostałam, jest dla mnie za ciasne, ja się w tym nie mieszczę. To nagle zaczyna się taki etap podważania w ogóle kompetencji tego, który się sprzeciwia. Bo w tym przypadku jedno, tej, która się sprzeciwia, w tym przypadku tej. Dokładnie, która... dokładnie. Dlatego, że jedną kwestią jest ta wdzięczność, którą gdzieś tam w podświadomości mężczyźni uważają, że kobiety powinny czuć, bo w końcu przesunęliśmy się na tej ławeczce, żebyście wy sobie też usiadły. Więc nie? Już nie pierdziel, nie? Więc już nie pierdziel, że jest tak źle, no. Dokładnie. A z drugiej strony jest ta potrzeba zachowania hierarchii. Czyli, no dobra, do tego momentu myśmy się na coś zgodzili, ale tu, kochanieńkie, przekraczacie granice. Że już nie przesadzaj, nie? Nie przesadzaj już. Dokładnie, nie przesadzaj, masz to, co masz, jest równość, jest konstytucja, wszystko jest jak należy, nie ma się do czego przyczepiać, odwal się od prawa, od zwyczajów, prawda, od kultury. Od tego zwyczajów wszystkie... głównie, prawda, bo no. Te prawa są właśnie, bo to jest ta różnica między prawem a kulturą niestety. No, także mówię o tym wszystkim, żeby też uświadomić sobie trochę szerszy aspekt, bo jak my się skupiamy, to jest bardzo niedobre, jak my się skupiamy na poszczególnych doniesieniach o przemocy, które kierują, te doniesienia się kierują swoimi medialnymi prawami. A im bardziej krwawe, powiedzmy, im bardziej brutalne, tym... Media to emocje, krótko mówiąc. Media to emocje przede wszystkim. Tak, tym więcej tego, ale staje się to pewnym takim wyciągniętym z koszyka małym elementem, który pokazujemy, mówimy, no tak, no takie rzeczy się zdarzają, nie? Nie widzimy koszyka. Po prostu nie widzimy tego, co tak naprawdę w środku jest. Dlatego chciałam od tego zacząć, bo uznałam, że dobrze sobie czasami zaburzyć to poczucie samozadowolenia. Mhm, nie? No bo to jest faktycznie, też się zgadzam, myśmy nie ukrywajmy, że myśmy za nią wiele razy o tym rozmawiali, o tych rzeczach. Dla mnie to jest przede wszystkim problem kultury, tak? Generalnie opresyjnej kultury, ale nie tylko opresyjnej, ale też takiej, która wytwarza pewien styl życia. Zresztą Anita to studiowała między innymi właśnie na Sapiency, tę kulturę akurat. Jak się to przekłada, nie na prawo, które wypada zrobić takie, a nie inne, bo wypada, prawda? Bo jest ta kultura, bo jest ta poprawność polityczna, tylko co z tego potem wynika i jak my sami, jeszcze raz powtarzam, bo pamiętajcie, że w bardzo wielu miejscach opresyjną wobec kobiet jest druga kobieta, której się wydaje, że zresztą to akurat w naszym kraju widzimy bardzo wyraźnie te kobiety, które już nawet nie trzeba generalizować, tylko pokazać nawet przykład. To są kobiety, bo one żyją w pewnym, one powstały w pewnej kulturze niewolniczej, to jest mentalność takiej niewolniczej, to są ci niewolnicy, którzy ścigali murzynów wracających na to. Jedną rzecz chcę powiedzieć, bo ty zaczynasz teraz mówić o kobietach, kim są te kobiety, które... Nie, ja mówię o nas, o społeczeństwie, nie, właśnie widzisz, ja nie mówię w ogóle teraz o kobietach, ja mówię o tym, że to obejmuje całe społeczeństwo, cały system zachowań, ja mówię też o sobie, że musimy pamiętać, że te kobiety powiedziałem dlatego, żeby to nie było właśnie, wymieniłem je,
w to wpakowałem, nie dlatego, żeby mówić tylko o kobietach, tylko dlatego, żeby pokazać, że to jest jakby, że jest, wszyscy jesteśmy tym systemem kulturowym, który nas ogarnia. Bo zobacz, na przykład ja ci przeczytam kilka wpisów tutaj, które są od dobrych ludzi. Rozumiesz, które są od dobrych ludzi, którzy dobrze chcą, ale na przykład pisze Alpin Star, pisze, który jest naszym człowiekiem, można powiedzieć, pisze, te wypierdalać w ustach Lempart to nie było zbyt fortunne, źle to brzmiało. Ale dlaczego? Jakby tam wyszedł Jurek Owsiak, to by brzmiało zajebiście, prawda? Bo co? Bo ona gruba jest, bo co? Na przykład, no to innych nie będę tamten, o, na przykład, o, a Jasiek z Toronto, który nie wiem, czy jest naszym człowiekiem, bo tak naprawdę rzeczy, które tu piszę, są skandaliczne częściowo, ale no i mamy dzisiaj facetów w rurkach w wersji pizdusiów, ale co ci przeszkadza, że facet w rurkach chodzi? To ale poczekaj, Wojtek, to jest ważne. Zobacz, facet mówi o innym facecie pizduś. Tak? Od pizdy, nie? Czyli co mówi? Nie chujuś, tak, nie chujuś, tylko. Nie chujuś, pizduś. Dlatego, że facet, który wygląda tak, a nie inaczej, który się wyróżnia, który nie należy do naszego grona samców, jest pizdą. Jest babą. A babą to znaczy gorszy. Dokładnie. Bardzo słusznie zauważyłeś, ja tego nie wpadłem. Widzisz, Jasiek, wyszedłeś teraz na chujusia, no, krótko mówiąc, chcąc być takim machomenem i tak dalej. Anitko, puścimy teraz piosenkę, co? Puścimy piosenkę, bo Anita pali dużo papierosów, wam zdradzę. Ja nie palę tak dużo, Krzyżaniak, nie gadaj. Więc sobie na pewno teraz przyjara, posłuchamy piosenki i przejdziemy już do tej takiej, myślę, bo po tym fantastycznym wstępie właśnie, który pokazał, ja dlatego to kiedyś czytałem na antenie Boja Żeleńskiego, prawda, który doceniając jakby doniosłość prawnego równouprawnienia, napisał książkę Piekło Kobiet, właśnie między innymi dlatego, czytał serię felietonów, właśnie dlatego, że widział tą rozbieżność, to nagle takie postawienie, wiesz, wszystkiego na głowie i bez sensu. Także to, no. I słuchamy teraz piosenki, sobie tak myślę, co by tu puścić. Na pewno coś rockowego. Puścimy trochę czeskiej muzyki, ale po angielsku, spokojnie, spokojnie, spokojnie. A jak ja mogę posłuchać, Wojtek, jak ja teraz z tobą tutaj jestem i nie słyszałam tamtej piosenki, to co ja mam zrobić, żeby posłuchać jej też? Musiałabyś YouTube'a włączyć, żeby posłuchać. A, okej, to dobra, zapomnijmy. Musiałabyś posłuchać YouTube'a, zespół Fandango. To jest, uwaga, czeski zespół i konia z rzędem temu, kto by to przyznał, słuchając tej piosenki, tak po prostu. Nie, bez słowa Krzyżaniaka, że to jest czeskie.
No i jesteśmy na powrót. Wam jeszcze powiem taką rzecz. Z nami jest Anita Deskiewicz. Na Facebooku znajdziecie taką stronę Mała Rzecz Miłość i Inne Przemoce. Jest też strona internetowa dla tych, którzy nie używają Facebooka, a wiem, że takich jest sporo osób. Ona się nazywa mała rzecz.com. Com, pamiętajcie, nie pl, tylko mała rzecz. Com. Tam możecie też Anitę znaleźć i choćby na przykład zamówić sobie taką książkę, to znaczy to jest książka, bo to jest kalendarz, niby jest dopiero styczeń, więc luzik, ale pamiętajcie, tu są 52 fantastyczne felietony, też nie do końca takie, jakie znaleźć można też na tej stronie, bo tam są i przerobione trochę, ale też, a poza tym on jest praktyczny, bo tam naprawdę to jest kalendarz, żeby to było, to jest naprawdę kalendarz taki, że można sobie notatki tam robić w tym kalendarzu, także można zamówić taką publikację, a żebyście jeszcze bardziej Anitę polubili tak w ogóle, to wam powiem, że ma zajebistego psa, bo my tutaj jesteśmy też zwierzolubami, tam ostatnio dostałem masę zdjęć właśnie zwierzaków, ma zajebistego psa, pies nazywa się Beppino i pewnie jak znam życie, to leży koło Anity teraz gdzieś albo naprzeciwko i ma wszystko w dupie, bo po prostu on generalnie jest psem, który ma wywalone na wszystko i jest cudowny. A jeszcze jedną rzecz wam powiem. Uwaga, zdradzam szczegóły. Z nami tutaj, na tej, teraz jak jesteśmy, to zobaczcie tam pizduś, chujuś i tak dalej. A jest tak, Anita pali papierosy, które sama skręca, czyli coś takiego, wiecie, co się archetypicznie, że facet takie, wiecie, że papierosy, ten, a ja palę cienkie te takie papierosy, które teoretycznie dla kobietów były wymyślone, co to nie, żeby ładniej wyglądały z papierosem. To tak na marginesie taka uwaga, bo też mi się teraz przypomniała a propos tych spodni rurek i tak dalej, że tak, komu wypada chodzić w rurkach, a komu nie wypada. Pada, wiesz, okularów kobiecych nosić, bo to jest jakieś takie dziwne. To co, może porozprawiamy się teraz z tymi mitami, o których właśnie się mówi, czy jeszcze chcesz coś, bo ja wiem, że wiesz co, tak, bo z jednej strony myślę, że my się z tymi mitami rozprawiamy tak czy owak, ale może porozprawiajmy się z nimi troszeczkę inaczej, dlatego że ja przygotowałam i wysłałam ci te plakaty, które były częścią akcji Kurwa Sorry, ale nie, które miały rozprawić się właśnie z takimi mitami na temat przemocy, ale chciałabym jednak wrócić do tych kilku zdarzeń, które ostatnio miały miejsce w Polsce. To znaczy ułaskawienie kobiety, która broniąc się zabiła swojego męża, ale też kobiety, która wczoraj padła ofiarą napaści swojego ex. Było o tym w... Przedwczoraj napadła. Tak, została pobita na śmiertelnie pobita na ulicy. Kobiety, która otrzymała paczkę, która jej wybuchła w rękach, też od swojego ex. Mężczyzna, który zabił, zasztyletował swoją 10-letnią córkę Ewi na Wrocławiu, a potem skoczył z okna. To jest tylko początek roku. I na świecie takie wydarzenia, kiedy partner zabija, partner, mężczyzna, zabija swoją dawną żonę, nie wiem, przyjaciółkę, kochankę, nazywamy kobietobójstwem. I oczywiście no, zginęła kobieta, to jasne, że kobietobójstwo, ale to kobietobójstwo ma swoje takie podłoże związane z tym, o czym teraz powiem. Dwie naukowczynie, Hersey i Freud, stworzyły pewien
schemat przemocy poseparacyjnej. Generalnie utrwaliło się coś takiego, że jak się kończy związek, kobieta odchodzi, w końcu odeszła, nie? W końcu odeszła, no to kończy się przemoc. To jest absolutnym mitem, to jest nieprawda. I te dwie badaczki, jakby mając na jako materiał mnóstwo historii związanych z, może niekoniecznie z kobietobójstwem, ale z różnymi działaniami, których kobiety doświadczają po przerwaniu takiej przemocowej relacji, opracowały taki schemat, który nazywa się DARWO. DARWO to jest, ja nie wiem jak to się nazywa, Wojtek, i nazwa, która pochodzi od pierwszych liter angielskich, to jest taki skrót od pierwszych liter z języka angielskiego, czyli deny, atak i reverse victim and offender, czyli zaprzecz, zaatakuj i zmień ofiarę w krzywdziciela. I taki schemat powtarza się zawsze w sytuacjach, kiedy była w tym związku przemoc. Dlaczego? Dlatego, że musimy pamiętać, że taki związek był oparty na kontroli i na władzy. Czyli mężczyzna uzurpował sobie prawo do kontrolowania i sprawowania władzy nad kobietą. I kiedy ona mówi jemu, czy zaczyna dawać sygnały, że się z tego związku wycofuje, sprawca traci władzę i kontrolę, z której nie chce zrezygnować. I takie, i ten, to darwo. Bo to ta kontrola, a nie ta kobieta dawała mu satysfakcję, prawda? Oczywiście, oczywiście. Co, powiedzmy sobie tak, te jego działania oparte na władzy i kontroli są z jednej strony jego osobistymi cechami, które posiada w sobie. Pytanie, na ile te osobiste cechy są taką wypadkową jego postrzegania świata, czyli tak zwanej kultury, w której wyrastał. Ale abstrahując od tego, generalnie na tym się opierają wszystkie związki przemocowe, czyli na kontroli i na władzy. I trzeba o tym pamiętać, dlatego że bardzo, i tu też wkracza znowu ta patriarchalna kultura, żeby wprowadzić symetryzm. Ale tam nie ma symetryzmu, dlatego że ta władza i kontrola, ta potrzeba władzy i kontroli wynika właśnie z kultury. Oprócz tego, że mamy jeszcze cechy psychopatyczne, tak, narcystyczne, socjopatyczne, no to tam jest tego sporo, ale generalnie władza i kultura. Ta władza, ta kultura, która tym kręci. I teraz, dlaczego zaczyna się przemoc poseparacyjna? Z jednej strony chodzi o utrzymanie tej władzy i kontroli, z drugiej strony jest zemsta za wysunięcie się z rąk, a z trzeciej strony jest również ogromna potrzeba ochrony własnego wizerunku w oczach społeczności. I te trzy elementy... Podkreślmy to, Anita. Utrzymanie wizerunku w społeczności swojej. To jest bardzo ważne, bo do tego wrócimy pewnie jeszcze. To jest bardzo ważne. No dokładnie. Dlatego, że to zmień ofiarę w krzywdziciela jest właśnie stworzone jakby po to, żeby ten wizerunek uchronić, żeby zamącić wodę, żeby nie było jasne, kto tak naprawdę był katem, a kto był ofiarą. Żeby wszystkie poprzednie uczynki, które miały miejsce w tym związku, stały się nie do końca jasne, ale też, co jest bardzo ważne, żeby pozbawić pokrzywdzoną wiarygodności. Bo jeżeli
jeżeli się bardzo dużo energii poświęci na to, żeby przekręcić rzeczywistość, to społeczność, która nie do końca potrafi wniknąć w tą całą, nie zna, nie rozumie i tak dalej, zaczyna tracić orientację, kto tak naprawdę tutaj był katem. A to powoduje, że w pewnym momencie ludzie mówią, no dobra, do tanga trzeba dwojga, nie? I teraz jeszcze to jest ważne, bo chcę o tym powiedzieć. Ta przemoc poseparacyjna ma różne odmiany. Bo jedną na przykład może być przemoc ekonomiczna, czyli kobieta odchodzi, ale zostaje bez pieniędzy, on nie płaci alimentów, pozbawia ją możliwości pracy, pozbawia ją możliwości normalnego funkcjonowania, obniża bardzo mocno jej standard życia. No, różne są, że tak powiem, sposobiki i jest ich naprawdę dużo, żeby tą przemoc ekonomiczną zastosować. Drugą taką inną formą jest na przykład przemoc procesowa, czyli kobieta odchodzi i nagle zaczyna otrzymywać wezwania na rozprawy karne, cywilne, o na przykład naruszenie miru domowego, o takie, jak to się nazywa, bo mi teraz wyleciało z głowy, kiedy jest posądzana o kłamstwa na temat sprawcy. To się jakoś nazywa tak ładnie. No ale wiem o co chodzi. Później na przykład o kradzieże, na przykład, że coś mu ukradła. Czyli zaczynają się piętrzyć sprawy, to są sprawy też o dzieci. Mnóstwo spraw, z którymi ona sobie nie jest w stanie dać radę, no bo po prostu jest zalewana tym stalkingiem sądowym. Tak. Potem jest na przykład, może być też nękanie i prześladowanie, wystawanie pod domem, wystawanie pod pracą, miliony telefonów, miliony SMS-ów. Jak jest dziecko, ona nie może wyłączyć telefonu, bo ojciec ma prawo się dowiedzieć, co się dzieje u dziecka. Tak. Nie wiem, zarysowanie samochodu, tak? Siedzenie z kumplami w samochodzie pod jej domem. No, różne rzeczy, które mają wzbudzić strach. Potem jest jeszcze społeczna izolacja ofiary, czyli na przykład niszczenie reputacji, opowiadanie bzdur na jej temat, dyskredytowanie, wszystkie fałszywe narracje, po to, żeby została sama, bo jak będzie wiązanie, sama... Wiązanie wspólnych znajomych ze sobą, prawda? Wiązanie wspólnych znajomych ze sobą. Tak, dokładnie. Czyli jak zostanie sama, pozbędzie się tej sieci wsparcia, będzie o wiele łatwiejszym celem. Potem jeszcze obsesyjna kontrola, czyli na przykład... Przepraszam, ale muszę ci przerywać czasami, żeby zwrócić uwagę na te rzeczy, które mówisz bardzo ważne, bo teraz użyłaś sformułowania bardzo ważnego, sieć wsparcia. Bo tak, wiesz, przeszłaś tamten, że pozbawienie sieci wsparcia, to jest bardzo ważne, bo pamiętajmy, że o czym mówi Anita, przechodząc po kolejnych punktach, to pamiętajmy, że mówimy o przypadku, kiedy kobieta jest w ciągłej traumie i po tej poseparacyjnej i te rzeczy, o których mówi Anita, to one trafiają w kobietę osłabioną. To jest ta sarenka, która już nie ma stada, która już jest oddzielona od stada. Ona sobie musi biega nerwowo i wszyscy się dziwią potem, co ona tak nerwowo biega w te i we w te, bez ładu i składu, zamiast biec przecież do przodu, coś sił w nogach, ona nie ma gdzie biec. I to są te sytuacje. Przepraszam bardzo. Tak. Dokładnie, ta sieć wsparcia jest bardzo istotna. To jest jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy czynnik wychodzenia z przemocy. Ale poprzez tą dyskredytację ona znika. I wówczas, czy przez, powiedzmy, te fałszywe narracje, no i wtedy wracamy do punktu wyjścia, czyli kto tu jest katem, kto ofiarą, zastanówmy się i no i
i zostaje sama, tak? O to chodziło, tak naprawdę, o to chodziło. Ta opresyjna kontrola, o której zaczęłam mówić, to z kolei bardzo często się odbywa przez dziecko. Czyli na przykład, tak jak kobiety do mnie piszą, nie? Ona ma zdawać relacje z całego dnia, rozstała się z tym przemocowym partnerem, nie chce już z nim być, chce się rozwieść, jest w trakcie rozwodu, a ona ma zdawać relacje z każdego dnia swojego dziecka, dokładne relacje na przykład. Czy po prostu on jest kontrolowana, czy dziewczyny znajdują programy śledzące w swoich komputerach, w swoich telefonach, dlatego że to jest ciągła władza, ciągle próby, takie ciągłe próby utrzymywania tej władzy i kontroli, nie? Jest jeszcze tak zwane opozycyjne rodzicielstwo, czyli no tak, jak matka A to ojciec B i tak... Tak, dokładnie. Tak, czyli na przykład ona jest wegetarianką, to dziecko dostaje głównie... W McDonaldzie, tak, dziecko w McDonaldzie. Ona jest przeciwna polowaniom, on zabiera dziecko na polowanie, nie? No i teraz jakie ona ma możliwości? No co, ma iść do sądu, ma czekać rok na rozprawę, która nie wiadomo jak się skończy. Czy się skończy? Tak, jeżeli takie sytuacje mają miejsce, to jest pewnego rodzaju bezradność, jakby robienie wszystkiego, żeby ta kobieta była jak najbardziej bezradna. Z każdego punktu, na każdym poziomie życia jest osaczana. I mówię, znowu wracam, władza i kontrola. Nie? Osobną kwestią jest to, o czym ty powiedziałeś, czyli ktoś, kto wychodzi z takiego związku, ma traumę, a jak ma traumę, to jest naprawdę słaby. I jeśli dodatkowo, licząc na wolność, zaczyna się borykać z czymś, co wydaje się absurdalne, co wydaje się absolutnie nielogiczne, nierozumne, to tym bardziej jest niezwykle trudno pozbierać się po takim związku. I teraz wracamy do pytania, które zadał jeden ze słuchaczy, dlaczego nie odeszła? Dlatego, że kobiety, jak są w takich związkach, to zdają sobie sprawę, że samo odejście nie zakończy przemocy. Zdają sobie sprawę, że ich siła argumentu, żeby powiedzieć, przekonać społeczność, w której się żyje, czy to rodzina, przyjaciele, ludzie w pracy, tak, jest o wiele mniejsza niż sprawcy, który nie ma traumy, który jest w dobrej kondycji finansowej i który użyje wszystkich możliwych środków, bez jakichkolwiek wahań, żeby tę kobietę nadal utrzymywać we swojej władzy. Dlatego takie pytanie, czemu nie odeszła, nie jest właściwym pytaniem, ponieważ nie mamy, jakby ta przemoc poseparacyjna, i to też chcę bardzo mocno powiedzieć, ona w tej świadomości służb, które mają pomagać, nie istnieje. Nawet organizacje, powiedzmy te takie pozarządowe, zaczynają to rozumieć, zaczynają o tym mówić. Natomiast tam, gdzie faktycznie ta pomoc mogłaby nadejść, skąd by mogła nadejść, na przykład policja, prokuratura, sądy, tak, kurator sądowy, tam, gdzie ona powinna zaistnieć, tam pojęcie o darwo nie istnieje. Darwo, co to jest? Imię papugi? Rozumiesz? Nie ma pojęcia darwo. W związku z tym, jak kobieta ma tego typu problemy, to jest to określane jako konflikt okołorozwodowy. Ludzie się rozwodzą, więc się szarpią o pieniądze, o dzieci, powiedzmy, o różne rzeczy. I nikt nie widzi, że jest to nadal kontynuacja przemocy.
Ale też ważne, żeby powiedzieć o tym, że to nie zawsze, bo to też, żeby tak nie zabrzmiało, że to są wszystko ludzie bardzo przeciwni kobietom, czy przeciwni, bo wyjaśnię jedną rzecz najpierw, bo te pytania były, czy to będzie, czy będzie też w drugą stronę i tak dalej. To ja powiem tekstem Anity, który kiedyś odpowiedziała komuś, jak coś to mnie poprawi, że jak facet pyta, czy będzie też coś w drugą stronę, to po prostu po co, skoro ja rozmawiam z Anitą, która reprezentuje akurat konkretną sytuację. Anita nie jest przeciwko facetom, tylko przeciwko złym facetom. I jeżeli faceci czują taką potrzebę, to mogą o tym też rozmawiać. Ale żeby też było jasne, myślenie o tym, że przemoc nie ma płci, czy jak to się ładnie tak mówi, to jest jeden z tych mitów, zresztą, którym się Anita bardzo ładnie rozprawiła, chyba to jest to. Nie, zaraz znajdę odpowiedni wpis. O, to jest to. I proszę bardzo, przemoc nie ma płci, kurwa, sorry, ale nie, to manipulacja. Ludzie, którzy przywołują przypadki kobiecej przemocy z ignorancji lub celowo, pomijają statystyki i cały kontekst kulturowo-systemowy, w którym kobiety żyją. I oczywiście, że tu możemy mówić też o przypadkach stalkujących prawnie kobiet i tak dalej, tylko że po pierwsze Anita zajmuje się akurat prawami kobiet, a nie ich prawami kobiet. Ale jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, bo to się bardzo często powtarza. Bardzo często się coś takiego powtarza, że kiedy kobiety mówią o przemocy, której doświadczają i o sytuacjach i schematach, które się przy tej okazji zadziewają, to zawsze odezwie się jakiś mężczyzna i mówi, a kobiety też. I ja chcę powiedzieć tak, że najbardziej mnie wkurza nie to, że ktoś mówi, a kobiety też, tylko kiedy to mówi. Mówi to wtedy, kiedy kobieta otwiera usta i mówi o swoich lub innych kobiet doświadczeniach. A o co chodzi? Chodzi o to, że tym twierdzeniem, które ja nazywam bullshit bingo, czyli słowa, które zawsze się pojawią w momencie, kiedy próbujemy o czymś powiedzieć, chce się umniejszyć problem i wprowadzić symetrię. Ja nie twierdzę, że nie ma kobiet agresywnych i nie twierdzę, że do mnie też się paru mężczyzn zgłosiło z problemem przemocy. Więc nie neguję tego, tylko nie mów, a kobiety też, w momencie, kiedy kobiety chcą na ten temat coś powiedzieć. Bo to nie o to chodzi. Jeżeli chcesz coś o tym powiedzieć, to powiedz po prostu w sytuacji innej, ale nie wtedy, kiedy inna kobieta próbuje ci powiedzieć, jak z jej perspektywy wygląda sytuacja. Bo to nie jest, bo to, co ja mówię, to nie jest wprowadzanie symetrii. To nie jest próba uciszenia twojego głosu. To jest próba opowiedzenia ci świata, do którego nie masz dostępu. I zdobądź się na odrobinę ciekawości i posłuchaj, dlatego że to nie jest przeciwko tobie. To jest po prostu fragment, którego nie znasz, fragment życia, którego nie znasz, ponieważ nie jesteś kobietą. I to dla mnie jest ważne, w którym momencie padają takie słowa. Bo moim zdaniem ten moment jest istotny, a nie tak, bo co do zasady jest oczywiste, prawda, że są też złe kobiety. Tak. Co do zasady, tylko faktycznie, jeżeli opowiadasz coś na zasadzie, albo ty, czyli w tym momencie
że nie zabierasz, nie mówisz o tym w ogóle. Dopiero potem, jak usłyszysz, że kobieta narzeka, no nazwijmy to tak, że mówi o czymś, no nie narzeka, no narzeka, ale informuje o czymś, a wtedy mówisz, no ale ja znam kolegę, który też dostał wpierdol od kobiety, no to świadczy o tym, że na każdą jedną kobietę przypada jeden facet w sensie takiej sytuacji. Nie, po prostu skupmy się wtedy na tej kobiecie i na kobietach. Na przykład. Ja mówię, wiesz co, to jest Wojtku, piękna analogia, przepraszam, jeszcze tylko dokończę, bo piękna analogia była tam na początku do tych czarnych, do tych Afroamerykanów i tak dalej. To dotyczy wszystkich mniejszości, włącznie z mniejszościami seksualnymi i tak dalej. Stawianie przez białego heteroseksualnego mężczyznę, stawianie się w roli ofiary, jakoś uogólnianie, stawiania siebie w roli ofiary też, albo symetryzmu takiego ofiar, jest po prostu nieprzyzwoite. Tak normalnie, bo albo sugerowanie, że kobiety teraz chcą czegoś więcej, że chcą więcej uwagi, na przykład w stosunku do tych, chcą jakichś praw, to jest nieprzyzwoite, bo jeszcze raz powtarzam, to jest powrót do ustawień fabrycznych, do takich, wolność jest ustawieniem fabrycznym, a nie jakąś, nie wiem, fanaberią naszych czasów, no, więc pamiętajmy o tym. Tak, bo wiesz, powiedzenie, a kobiety też, natychmiast ustawia nas w dwóch przeciwstawnych obozach. Dlatego, że kiedy chcesz powiedzieć o jakimś ważnym dla ciebie problemie, który dotyczy też innych osób tej samej płci, to jedyna refleksja, jeśli jedyną refleksją jest, ale wy też, to znaczy, że nie ma żadnej ochoty wysłuchania i rozmowy, bo uznanie, od czego w zasadzie powinna się zacząć rozmowa pomiędzy mężczyznami i kobietami? Od uznania tej krzywdy, od uznania tego apartheidu, o którym żeśmy rozmawiali. Czyli nie, a ty też, bo zamykamy się na jakąkolwiek rozmowę, bo to nie jest kwestia przerzucania się argumentami, tylko spojrzenia na całą sytuację z troszkę szerszej kulturowej perspektywy. A nie tylko z własnego dokładnie, roweru. Dokładnie, bo jeśli nie dostrzegasz tej szerszej perspektywy i nie dostrzegasz plantacji, to nie widzisz nic. I wtedy możesz powiedzieć, tak, ale mnie też, kolegę też zabił jakiś Afroamerykanin, co znaczy, że tam ta opresja miała sens. No nie, rozmawiamy o pewnym zjawisku, więc nie sprowadzajmy tego zjawiska do osobistych przekonań, bo to też czasami nie są doświadczenia, tylko wyłącznie przekonania, bo nie będzie między nami rozmowy, a rozmowa o patriarchacie służy również mężczyznom, bo to jest to, co powiedział, co napisał jeden ze słuchaczy, nie? Że taki pizduś, coś tam, to jest wykluczanie mężczyzn przez innych mężczyzn, przyrównując ich do kobiet. I to już jest sygnał, jak on traktuje kobiety też. To jest też sygnał do tego, jak on tak naprawdę jest wobec kobiet, a nie wobec tego faceta, no. A dla facetów jest to też, wina patriarchatu, bo tak często, myśmy też kiedyś o tym rozmawiali, że patriarchat też jest, bywa kulturowo bardzo przykry dla facetów, ponieważ którzy stawiani są właśnie, dla których to jest też powód do jakichś budowania jakichś postaw własnych życiowych, które są sprzeczne z ich osobowością na przykład, prawda? I dokładnie. To też powoduje różne traumy i różne rzeczy. Na przykład boją się faceci zostać nazwani pizdusiem, prawda? Albo boją się ubrać kolorowych spodni, czy boją się czegoś. Nie dlatego, nawet że ich rodzina by na to coś źle spojrzała, bo rodzina na przykład ma wywalone na to i bardzo słusznie,
ale boją się, co powiedzą w pracy, co powiedzą tam w środowisku, co powiedzą tamten, ich inni koledzy. To jest wina patriarchatu. Ale zobacz, Wojtku, jeśli mężczyzna żyje pod presją, pod patriarchalną, nie bójmy się tego nazwać, presją, że jeśli okaże słabość, to będzie pizdą. To znaczy, że jeśli zdarza się przemoc, panowie, w waszych związkach, która was dotyka, to nie mówicie o tym, bo obawiacie się, że inni mężczyźni nazwą was pizdami, cipami. I to jest patriarchat. I o tym powinniśmy rozmawiać. Zresztą to jest też problem, bo w statystykach na świecie, przynajmniej nie wiem jak czy u nas się robi, wychodzi, że masa facetów nie zgłasza. I jeszcze procentowo oczywiście, bo tam procentowo jest też ta przemoc kobiet wobec mężczyzn, jest procentowo w ogóle też procentem małym całego tej przemocowej sytuacji, ale wśród tych facetów, którzy są poddani takiej właśnie procedurze przemocowej w domach, to jeszcze mniejszy procent w stanie jest się przyznać do tego i zgłosić coś dalej, zrobić coś z tym. No tak. I nie zdają sobie sprawy, rośnie w nich wściekłość na kobiety, a nie zdają sobie sprawy, że opresja idzie ze strony mężczyzn. Prawda? Tak, bo tak. Prawda, sprawczynią jest kobieta, ale cała opresja i cały wstyd gwarantują mu mężczyźni. I to jest moim zdaniem istotne i warte przemyślenia, bo tu nie chodzi o to, żeby się zgadzać, tylko żeby zdobyć się na pewnego rodzaju refleksję i pomyśleć sobie o tym. Bo nie musimy się ze sobą zgadzać, nie musimy sobie tutaj przybijać piąteczki. Ja tylko mówię o tym, jak z mojej perspektywy i z perspektywy kobiet wygląda świat, ten przemocowy świat. Mężczyźni mają inne doświadczenia, ale warto znaleźć tą wspólną i chwilę o tym pomyśleć, bo być może to będzie powód do tego, żeby zacząć o tym rozmawiać ze sobą i zacząć się wspólnie sprzeciwiać tej wszelkiej przemocy, a nie antagonizować się i mówić, a kobiety też. I być może przyjdzie nam uznać, że patriarchat jest obiektywnie chujowy, a nie subiektywnie, tylko ze względu na... Bo na przykład, choćby tu ktoś zwrócił uwagę, bez statystyka, ja wam powiem, że statystyki są przerażające, takie właśnie, że kobiety popełniają samobójstwo, kobiety rzadziej popełniają samobójstwo, bo są silniejsze psychicznie, bo są przygotowane też kulturowo do znoszenia większych po prostu obciążeń psychicznych i tu akurat nie wiadomo, czy to dobrze, czy źle, ale są tak przygotowane bardziej i kobiety, jak popełniają samobójstwa, to są zwykle samobójstwa wynikające właśnie z niemocy takiej, nazwijmy ją intelektualno-uczuciowej, w sensie, że emocje tam zagrały, po prostu są na przykład, nie radzą sobie właśnie w sytuacjach przemocowych, w sytuacjach tego typu, bądź z dziećmi, natomiast mężczyźni, i tu uwaga, patriarchat właśnie wychodzi, mężczyźni popełniają samobójstwa częściej znacznie niż kobiety i w ponad, chyba z tego co pamiętam, teraz nie mam przy sobie, ale to jest około 80% przyczyn samobójstw mężczyzn są to przyczyny ekonomiczne. One się tam potem różnie nazywają, bo to są też tam, podchodzą tam, że do rodziny i tak dalej, ale to chodzi o to, że ci mężczyźni przegrywają jako mężczyźni w rozumieniu patriarchalnego świata. Oni przed sobą w swoim mniemaniu przegrywają jako mężczyźni tacy, jakimi widzi ich patriarchat, czyli właśnie na przykład stracili pracę i dla nich to już jest koniec. Bo on nie może przynieść żubra na obiad, rozumiesz? On nie potrafi zadbać o rodzinę czy coś takiego i dla niego to już jest koniec. I on sobie
z tym nie radzi. I to jest też wynik patriarchalizmu. I zobaczcie, jaką to dziurę w mózgach robi facetów również. Zamiast usiąść na przykład, przecież w większości przypadków prawdopodobnie mogłoby się zdarzyć tak, żeby siadł z tą kobietą, usiadł, słuchaj, no jestem za sobą, może pójdź ty na rynek pracy, a ja będę siedział, zajmę się dziećmi, ogrodem, czymkolwiek, zajmę się jakoś tak, nie, on nie jest w stanie przełamać się, nie jest w stanie zaproponować swojej partnerce takiego rozwiązania, bo co ludzie powiedzą, rozumiecie, co ludzie powiedzą jest też wynikiem patriarchalnego podejścia do świata. Tak, bo Bourdieu nazywa to habitus kulturowy, czyli wzrastając nabywamy takie przekonania na swój, płciowe przekonania na swój temat i jeśli nie spełniamy tych wymogów, jeśli okazujemy się w jakimś miejscu słabi. Przed sobą. Tak, no ale najpierw to jest społeczne, a potem staje się to zasymilowane i już jest tak, twoje. Tak, ale ja mówię, że przed sobą, że w wyniku tego właśnie, o czym mówisz, tej kultury. Tak. Sami się widzimy oczami tej kultury. Tak. I wtedy, nie spełniając tych warunków, wyróżniając się, powiedzmy, w jakimś aspekcie na niekorzyść z reszty naszego stada, nazwijmy tak, płciowego, to co się dzieje? No nie uznajemy, że nie pasujemy, że nie wypełniamy warunków, nie nadajemy się. Czy to jest kwestia sukcesu w pracy, jako, czy w rodzinie, czy generalnie na innych polach. Po prostu stajemy się niczym tylko dlatego w naszej głowie, tylko dlatego, że te warunki nam narzucone, w których powinniśmy się zmieścić jako taka masa, nie jesteśmy w stanie ich spełnić. No i to już jest tragedia, nie? To już jest tragedia. Jeśli chodzi o statystyki, to też jest warto powiedzieć, bo tutaj tak się oglądałam, bo mam taką książkę, teraz ją przyniosę. No i tyle, porozmawialiśmy z Anitą, no. Jest taka książka pod tytułem Ciemna strona człowieka, którą napisał Michael Ghilieri, on jest antropologiem. Podtytuł tej książki to jest W poszukiwaniu źródeł męskiej agresji. Bardzo ciekawa książka, warto ją sobie przeczytać dla panów, nie wiem, kobiety też, ale po prostu niezwykle ciekawa książka. I on mówi wyraźnie, 90% kobiet ginie z rąk mężczyzny i uwaga, 90% mężczyzn ginie z rąk mężczyzn. Czyli to mówienie, że przemoc nie ma płci, nie znajduje jakby zastosowania, potwierdzenia w nauce, w statystyce. No ale jest to pewien mit, który prawdopodobnie jest jak religia potrzebny. Coś ludziom daje i warto się zastanowić, co mi ten mit daje na przykład. Nie? Albo co zabiera. Bo to też jest dosyć istotna sprawa. Dobra, a to rozprawmy się z kilkoma w takim razie mitami. Odpowiedzmy na kilka pytań. No to zacznijmy od tego podstawowego. Takiego przy tym założeniu od razu powiedzmy, nie doszukujcie, nie próbujcie wpakować Anity, ani mnie teraz w rozmowie, jak rozmawiamy ze sobą, to nie próbujcie wpakować w nas rozmowę symetrystyczną w tym sensie, żebyśmy my się teraz zajmowali, żebym Anitę zaprosiłem tutaj, żeby zajmować się tym, jak biedni są faceci, albo czy faceci też, albo czy coś takiego. Nie. Anita, co zresztą bardzo wyraźnie napisała na swojej właśnie stronie Mała Rzecz, miłość, inne przemoce. Jest sama kobietą, doświadczyła swojego, ma swoje doświadczenie jako kobieta i nie ma zamiaru całościowo obejmować tematu. Oczywiście zna te sprawy od strony teoretycznej, ale nie będzie nigdy facetem, który tak jak żaden z nas facetów nie będzie w ciąży, tak jak żaden z nas facetów nie może się poczuć jak kobieta. Tak samo Anita założyła tę stronę z myślą o kobietach i analizuje sprawę bardziej pomocowo, jeśli chodzi o pomoc, kieruje ją w kierunku
kobiet, a nie facetów i bardzo chętnie udziela różnych rad i na przykład może poradzić komuś z was, jak chcecie założyć podobną stronę, inicjatywę mieć podobną, tylko że wektor odwrócony, wektor na przykład. Ale wiesz co, Wojciech, przerwę ci na sekundę i powiem jedną rzecz, która moim zdaniem może być istotna. Zobacz, skąd przekonanie, że ja, jeśli zajmuję się przemocą, powinnam również zajmować się przemocą kobiet wobec mężczyzn. No właśnie. To też jest przekonanie kulturowe, bo zwróćcie uwagę, że kobiety w społecznościach zawsze zajmowały taką, przyjmowały funkcje opiekuńcze. I dzisiaj, kiedy ja zajmuję się wąską częścią tego problemu, czy powiedzmy częścią tego problemu, mężczyźni mówią, ale ty też się zaopiekuj nami. No jesteś pindą, która się nie chce facetami zaopiekować. Ale dlaczego ja mam się tobą opiekować? Skąd takie śmiałe oczekiwanie. Po prostu, jeśli masz problem, a inni mężczyźni mają również ten problem, to się nim zajmij, tak jak ja zajęłam się tym problemem i zajęłam się kobietami i wsparciem kobiet. Nie ma żadnego powodu, żeby sądzić, że powinnam zwrócić się również w twoją stronę. Nie mam takiej potrzeby nawet, dlatego że ta potrzeba wspomożenia kobiet, to jest to, o czym powiedział Wojtek, wynika z braterstwa czy siostrzeństwa bardziej płci. Ja wiem, przez to, że sama jestem kobietą, przez co one przechodzą, przez to, że sama mam swoje doświadczenia, przez to, że rozmawiam z nimi. Ja nie pokusiłabym się o stanięcie przed wami, mężczyznami, i perorowanie wam, jak mamy żyć. Jak macie kurwa żyć? Jak macie sobie pomóc w trudnych sytuacjach? Musicie sami to wziąć. Jak macie być dobrym facetem? Rozumiesz? Nie, po prostu nie przyszło mi coś takiego w ogóle do głowy. Chociaż, tak jak mówię, kulturowo kobiety są jakby pretendowane do roli opiekunek, czyli mają się zająć nie tylko sobą, ale mają się zająć również wszystkimi innymi osobami wokół, również mężczyznami. Ale już to, że o tym mówimy, to też widzicie, to, że ja powiedziałem, bo to ja wyskoczyłem z tym tłumaczeniem tego, żeby nie robić, to oznacza znowu, to było, teraz sobie tak pomyślałem, to był też wynik takiego mojego widzenia świata, że ja miałem potrzebę wyjaśnienia tego, że Anita się zajmuje tylko kobietami, a dlaczego takie, po pierwsze taką jakby podświadomą trochę taką formę obrony Anity przed tym, a po drugie takie wyjaśnienie, że no, jest coś złego w tym, że Anita zajmuje się tylko kobietami. Że jest, ja wyczułem w tym jakiś taki też powód do wytłumaczenia tego, co jest oczywiście głupie i zupełnie niepotrzebne i nie odpowiadaj mi na to, bo pójdziemy w tę stronę i to jest, a to jest właśnie tak jak powiedziałem, głupie, niepotrzebne i koniec. Każdy z nas zajmuje się tym, na co ma ochotę się zająć. Dziękuję, do widzenia, koniec tematu. Rozumiesz, a czy to jest kobieta, czy mężczyzna, to jest, czy chodzi w rurkach, czy chodzi w pumpach. Kiedyś pamiętacie lata 80. Ja pindole, to była jedna z najgłupszych rzeczy, które wymyśliła współczesna, ten pumpy, spodnie pumpy. Tu jest jeszcze pytanie. Wojtko, zapytaj pani Anity, sam zapytałeś, no to co zrobić, jak kobieta nie chce pomocy, a jest przez męża poniewierana? O proszę, to jest dobre pytanie akurat. No, wszystko się sprowadza do kwestii bezpieczeństwa. Nie? Bo tak, z jednej strony taka kobieta prawdopodobnie zdaje sobie sprawę, w czym tkwi, bo jeżeli dochodzi do jakichś aktów przemocy, to ona wie już, że jest, nazwijmy to, w niebezpieczeństwie. Z drugiej strony mamy dwa
ważne czynniki. Po pierwsze, czy ktoś po odejściu jest w stanie jej to bezpieczeństwo załatwić i zapewnić, żeby nie było to żeby się nie zdarzyło to, co się, o czym żeśmy rozmawiali, jak o tych przykładach. A druga kwestia, jej uwierzyć, przede wszystkim od tego trzeba zacząć, czy jest w stanie ktoś jej uwierzyć, kto mógłby ją wspomóc. A druga jest, kwestia jest taka, kobiety nie odchodzą z takich związków, dlatego że te związki, powiedzmy sobie szczerze, nie są w 100% przemocowe. Co to znaczy? To znaczy, że tam nie ma dzień w dzień napierdolki. Tam jest tak zwane przerywane wzmocnienie, co jest najsilniejszym motywatorem na świecie. Przerywane wzmocnienie to jest dozowanie dobrych i złych zachowań, słów, takich traktowania tej osoby na przemian, co powoduje całkowity chaos i dezorientację, bo nie wiesz, która z tych osób, który w tym momencie ci się partner, partnerka objawia, która z nich jest prawdziwa. Bo jeżeli potrafi być dobra, czuła, opiekuńcza, prawda, ta osoba potrafi zadbać o ciebie, potrafi i nagle myk, zmienia się to i staje się opresyjna, agresywna, gwałtowna, po prostu niebezpieczna i potem znowu myk, znowu staje się dobra i opiekuńcza, tracisz orientację kompletnie. Po prostu nie wiesz, co jest prawdą. Wolisz wierzyć, że prawdą jest ten dobry, bo tak jesteśmy jakby też zaprogramowani społecznie, a poza tym początek tego związku był właśnie taki, czyli ciągle masz nadzieję, że ten człowiek, że to był incydent, a ten człowiek wróci do swoich takich, że tak powiem, właściwości i będzie znowu dobry. Tak, że trudny czas, że coś tam, tak? Tak, w takich, powiedzmy, usprawiedliwień to możemy sobie racjonalizować i mnożyć mnóstwo, natomiast trudno jest, kobiety średnio odchodzą 8 razy, to znaczy, że są takie, co wyjdą po drugim, a są takie, co wyjdą po 15, tak? Bo ta przemoc i tak będzie narastać, i tak będzie eskalować. Problemem jest tylko to, żeby... i jeszcze muszę powiedzieć, że ona musi sięgnąć jakieś dno, tak? To ona musi sięgnąć jakieś dno, żeby dostrzec, że ta twarz zła to jest ta prawdziwa twarz, nie? Ale najważniejsze jest to, żeby starać się przygotowywać taką kobietę do wyjścia, czyli dawać jej wsparcie i dawać jej poczucie, że w razie czego ona ma dokąd pójść, że ona ma gdzie znaleźć pomoc, że zawsze znajdzie się ktoś, kto uwierzy, kto widział, kto nie zaprzeczy i kto wyciągnie do niej pomocną dłoń. Nie? Bo decyzja i tak leży po jej stronie. Ale że to nie będzie, takie wyciągnięcie dłoni jak na sorze, tylko że to chodzi bardziej takie o wyciągnięcie dłoni, że zawsze ktoś jest za tobą, tak? Że zawsze ktoś jest. Takie poczucie pewności w tym wyciągnięciu dłoni, tak? To o to też chodzi chyba, nie? Bo tak. To nie chodzi o pierwszą noc, tylko chodzi o to, żebym ja wiedziała. Że ten ktoś, że nie jestem sama. Dokładnie, jeśli zdecydujesz się odejść, ja jestem. Mhm. Na bank, nie? Jestem i nie odejdę. Czyli to jest ważne, żeby pewne rzeczy, żeby prowokować też, jakby próbować rozmawiać, ale w taki sposób, że nie widzę, co się u ciebie dzieje, nie? Czemu ty w tym jesteś, po prostu musisz to zostawić, tylko powiedz, co się dzieje, sama powiedz, co się dzieje, nie? Widzę, że coś jest nie tak, nie? W razie czego jestem i zostaw. No właśnie, bo bardziej ja należę do tych ludzi, którzy twierdzą, że najbardziej pomaga nie wyciągnięcie od kogoś na siłę takiego wyznania,
tylko większą siłę temu komuś, ja hołduję tej zasadzie, większą siłę temu komuś, kto jest w jakiejś dupie, bo nie tylko chodzi o przemocowość, ale w ogóle jest w jakiejś dupie i ma opór jakichś posiągnięcia, sięgnięcia po pomoc, czy wyjścia z czegoś, czy coś takiego, daje samopoczucie takie czegoś, że powtarzanie, ale nie takie wprost, ale pamiętaj, że tu jestem, tylko takie dawanie poczucia temu komuś, że niechby skały srały, to ja jestem z tobą. Nie wiem, co zrobisz, nie wiem, co wymyślisz, nie wiem, co, na jaki wpadniesz pomysł, ale jaki by on nie był, ja tam jestem. Żeby dawać przez swoim zachowaniem też takie poczucie temu komuś, że po prostu jestem. I ten ktoś w końcu się otworzy, w końcu będzie. No i oczywiście chronić taką osobę, jeżeli chodzi o przemoc, to też chronić, obserwować, bo te osoby, pamiętajmy, to jest bo właśnie, wiesz co, i o to chciałem cię zapytać, bo często zauważyłem, że i faceci, i kobiety mają coś takiego, że jak patrzą na przemoc domową, obojętnie, czy to będzie przemoc fizyczna, czy psychiczna, czy jakaś tam, wiesz, materialna, to zawsze ona się kojarzy z tym samym tym faktem, wiesz, tej przemocy. I wtedy rodzą się te pytania. No skoro on ją, wiesz, no najprostsze powiemy przykład, tak, skoro on jej walnął z liścia w twarz, to dlaczego ona nie zawinęła się, nie wzięła dzieci, czy co tam ma po drodze i nie wyszła? No właśnie, ale wiesz, mi się wydaje, że to jest system, tak? Że to jest przede wszystkim nad tym wszystkim, i popraw mnie, jeżeli się mylę, ale nad tym wszystkim to uderzenie, to czy tam zbesztanie słowne, czy coś takiego, to jest tylko jakiś tam jeden z elementów. Nad tym wszystkim jest manipulacja, jest strasznie psychologiczna, bardzo wyrafinowana gra psychologiczna, która sprawia, wiesz, tam potem pojawienie się tych pytań, a może mu dałam powód, żeby mnie przywalił, masę tych pytań, które się pojawiają, wątpliwości i niepewności, tak? Najpierw jest odebranie pewności siebie tej kobiecie, a dopiero potem są, pozwala sobie taki tak, facet. No bo cały ten... Tak, dobrze myślę o tym, dobrze o tym myślę, słuchaj, tak? Żadna kobieta nie wejdzie w przemocowy związek. To, że on jest przemocowy, okazuje się później. Takie podstawowe pytanie jest, czemu ty weszłaś w przemocowy związek? No ludzie święci, ten człowiek nie pokaże, nie da ci w ryj na pierwszej randce, bo byś od razu uciekła. Tu chodzi o pewnego rodzaju oswojenie, tak? Czyli na początku jest ten czerm, rozumiesz? On pokazuje się jako facet twojego życia, a potem powoli, stopniowo, maleńkimi kroczkami, maleńkimi sposobami, maleńkimi takimi działaniami ogranicza cię, kontroluje, ma nad tobą uzależnia cię od siebie, prawda? Uzależnia cię od siebie różnymi psychologicznie oczywiście. Uzależnia, wiesz, to nie jest dobre słowo, bo to nie jest kwestia jakiegoś uzależnienia, to jest kwestia zbudowania relacji, która nie jest jakby równoważna. Rozumiesz, twoje emocje, twoja prawda, twoje uczucia, twoje zaangażowanie z tamtej strony jest podyktowane potrzebą władzy i kontroli nad drugą osobą, czy nad kobietą. Rozumiesz, czyli to od początku jest jakiś fake. Tylko że my tego nie widzimy, bo udawanie uczuć w celu osiągnięcia własnych korzyści naprawdę nie jest trudne. I jednym, ja o tym muszę powiedzieć, bo jednym z też z powodów, dlaczego kobiety nie odchodzą albo że o tym nie mówią, jest wstyd. Dlatego, że bardzo często dotyka to kobiet, które znowu wracamy do kultury, w pojęciu takim powszechnym nie powinny nigdy być ofiarą przemocy. Kobiety, które są bardzo dobrze funkcjonują, które odnoszą sukcesy, które mają sobie siłę i charakter, prawda? I one, im jest o wiele trudniej przyznać się, że w ich związku zaczynają się dziać złe rzeczy.
A poza tym ona myśli, co ja sobie nie poradzę? Rozumie? Na początku, to... potem już jest złamana i często już nie ma. Tak, ale chcę już tak na koniec, chcę jakby podsumować to też właśnie, dobrze, że o tym wstydzie mówimy, bo jedna rzecz mnie zastanowiła, przeczytałam kiedyś, że w Stanach Zjednoczonych, znowu wracamy do Stanów, najlepiej sprzedającym się kosmetykiem, tak zwanym bestsellerem, nie są kremy najlepszych marek światowych, a produkty skromnej firmy, która się nazywa, już wam mówię, skromnej firmy, która się nazywa Kryolan, która reklamuje się hasłem nie należy lekceważyć mocy korektorów i która sprzedaje korektory między innymi w ich ulotce handlowej, uwaga, jest napisane tak, po zidentyfikowaniu problematycznych obszarów i określeniu odcienia skóry za pomocą koła kolorów, masz na wyciągnięcie ręki całe spektrum rozwiązań. I na przykład pomarańcza i łosoś, polecane przez naszego ulubionego edukatora, maskuje nawet niebieskie siniaki. Zielony używaj do maskowania wszystkiego. Różowy w okolice oczu, aby wyeliminować cienie lub ślady fioletowe, a żółty do maskowania fioletowych lub niebieskich odcieni. I kuźwa... Przepraszam, teraz powiem ja coś i powiem gdzie po francusku. Ja pierdolę, doszliśmy do takich momentów, że coś takiego jest dopuszczalne, że w ogóle, że ktoś wpada na pomysł tworzenia linii produktów do ukrywania skutków przemocy. Naprawdę, kurwa, niech ta kometa już tu przyleci, nie? Bo to czasami to mam naprawdę, nie wiem, bo to jest też kultura właśnie, bo to jest właśnie to, o czym mówimy. Muszę ci powiedzieć, Anita, że będziemy musieli częściej ze sobą rozmawiać tutaj na antenie, na takie konkretne już tematy, wiesz, żeby je rozkminić, tak wiesz, od początku do końca, żeby je obśmiać też czasami, no bo to jest, kurwa, wiesz, to jest i tak śmieszne i niebezpieczne z jednej strony. Ja nie wiem, jak w ogóle takie coś skomentować, nie? No bo z jednej strony można obśmiać, bo powiedzieć, ja pierdolę, ludzie są po prostu głupi, kurwa, po prostu, że wolą, bo taka jest intuicja moja, że skoro człowiek jest, woli ukrywać to, że go ktoś leje w domu i to dlatego można zrozumieć tych ludzi, którzy tak pytają, prawda, o takie rzeczy, dlaczego ona nie odeszła, no bo żadnemu z nas, prywatnie, nikomu z nas nie przychodzi do głowy, że nas się może coś takiego, że jak będziemy z kimś razem, ktoś nas będzie lał, a my będziemy mówili, że no dobra, tylko kup mi za to, jak już mi przylałeś, to tylko pamiętaj, żeby mi tam na Allegro kupić ten krem, który to zamaskuje. Chociaż tyle dla mnie. Nikomu z nas na początku coś takiego nie przychodzi do głowy, prawda? W związku z czym, jakby jak teraz tak siedzimy sobie, jeżeli nie mamy tego typu doświadczeń, to sobie myślimy, jaki trzeba być zjebem, żeby trwać w takim związku. A jednak ludzie trwają i się nad tym trzeba naprawdę poważnie zastanowić. Co im każe trwać? Ta kultura, że to jest kurwa, że my musimy czekać Wojtek, na to. Przepraszam, ale przerwę. To nie jest tak, że kobietom coś każe trwać i kobietom coś każe kupować produkty, rozumiesz, marki Kryolan. Po prostu nie zdajemy sobie sprawy ani
z tego, jak to jest olbrzymie zjawisko, ani nie zdajemy sobie sprawy, jak potężna jest manipulacja w związkach przemocowych. I możemy się śmiać, że ktoś takie korektory kupuje. Ja się wolę śmiać, albo raczej zastanowić, dlaczego w ogóle ktoś je produkuje. Skoro jest tak olbrzymi rynek korektorów dla kobiet, które ukrywają siniaki, to jest powód, że one te siniaki ukrywają. I to jest pytanie, dlaczego kobiety ukrywają siniaki? Bo nikt jej nie chce słuchać. Ja zrobiłam w tej akcji, kurwa, sorry, ale nie. Zrobiłam kolejny taki plakat, jeden z tych plakatów, który brzmiał mów. Tak? Tak jak mówią nam wszystkie organizacje, wszystkie kampanie społeczne, mów, kobieto. I powiem ci tak, te, które, o których żeśmy mówili, które zginęły, którym paczki wybuchają w rękach, to były kobiety, które powiedziały i chciały odejść. Rozumiesz? One odeszły, one powiedziały o przemocy. Więc zastanów się, czy czasami taki korektor nie okazuje się lepszym sposobem na przetrwanie. I jak pojebana jest nasza kultura i nasz sposób myślenia. No właśnie o tym mówię. Nie, że my mówimy kobietom mów, a potem zostawiamy je same na łaskę i niełaskę katów. Więc tu jest problem, wiesz? Tu jest problem. Ja się zgadzam, bo tu Lady Devita, Martyna nam pisze, że te produkty pomagają ludziom z bliznami, znamionami i tak dalej. Oczywiście może służyć też do ukrywania siniaków, ale to nie jest ich główne zastosowanie. Sama mam ich produkty, ale tego przy takiej skali zakupu, przy takiej skali tego zakupu i przy takich tych sloganach reklamowych trudno oprzeć się wrażeniu jednak, że one świetnie służą właśnie temu, bo chodzi o skalę. Powiedzmy sobie szczerze, zabliźnionych ludzi na całym świecie. To jest produkt niszowy, nie? To jest produkt niszowy, do dosyć wąskiego odbiorcy. Mhm. A skoro on jest tak doskonale się sprzedaje, że jest bestsellerem, to coś jest na rzeczy. Bardzo ważny problem dziś poruszyliście, prosimy więcej. Ja tylko jedno powiem. Mama i babcia uczuliły mnie kiedyś, żeby nigdy, ale to nigdy nie dać się tłamsić. Może dzięki temu nie dałam się tłamsić. Raz. Natomiast ja będę powtarzał teraz, jak myślę, poznaliście tutaj u mnie Anitę, nie pozwolicie jej tu zniknąć z tego kanału teraz i mam nadzieję, że nawet może się kiedyś ustalimy na taką jakąś stałą, regularne pojawianie się i nie tylko mówienie na pewnym poziomie ogólności, tylko też omawianie konkretnych spraw, które się w danym tygodniu dzieją, bo to się czasami te doniesienia, jakie są, też by warto było na przykład osobno porozmawiać o tej oskarżonej i którą ciągało to, ta prokuratura ciągała po tym sądzie, sądy 4 i mówią lata. I sądy mówią prokuraturze, no ludzie, to głupi jesteście, a ci utrzymują, bo jednak muszą dać światu znać, że jednak no, to on by cię tylko zgwałcił, a ty go zabiłaś. No to nie jest współmierna, rozumiesz, obrona konieczna, bo tak argumentowała w jednym z procesów prokuratura, że jednak nie można porównać gwałtu do zabójstwa, bo przecież on by ją zgwałcił, ona by dalej żyła. Prawda? Więc co ty, głupia babo, a jednak jego zabiłaś i on nie żyje. No to straszna sytuacja. Więc może tak po prostu trzeba by bardziej, bo Anita też ma szydercze spojrzenie na wiele spraw, więc pewnie kiedyś fajnie by było, możemy ustalić teraz z Anitą,
jakiś taki regulamin naszej współpracy, w sensie umieścić go na osi czasu z Anitą, żeby już o konkretnych rzeczach powiedzieć też i o konkretnych zasadach, na przykład o tym, jak będziecie mogli pytać. Pamiętajcie, że będzie można dzwonić zawsze do Anity, żeby się zapytać, dlaczego tylko o kobietach. na przykład. No i może nam kiedyś pokaże psa Bepsona. Bepson jest świetnym psem, który ma wywalone na wszystko. A to dziwne też, przepraszam, takie pytanie prywatne. A gdzie jest Halina? Więc Halina i Bepson są zamknięci w innym pokoju. Rozumiem, bo Bepson to jeszcze by tam nie wszedł na ten komputer, ale Halina to jest kotka i ona na pewno by, jak tylko Anita rozkłada klawiaturę, to kot oczywiście interesuje się, żeby coś napisać na niej natychmiast. Bez ten, czyli kiedyś tam pokażesz, ale pokażesz nam kiedyś Halinkę i oczywiście Pepsona, bo to są fantastyczne rzeczy. To co, Anito, mogę cię tak pociągnąć za ten, takie wiesz, na antenie to zawsze jest hardkorowe, tak jak się komuś zadaje takie pytanie, no to co, porzucisz nas, czy jeszcze nas tu odwiedzić, czy chcesz się z nami spotykać? Można liczyć na twoją stałą obecność? Oczywiście, jeśli słuchacze będą sobie tego życzyć, nie ma sprawy. Dobrze, a ja przypominam, że naprawdę fantastyczne felietony. Wejdźcie na... Aha, w ogóle, bo też nie powiedzieliśmy dużo o tej stronie, a pierwsze pytanie oczywiście padło, jak zaczęła się pani przygoda z czymś tam, czyli pytanie, dlaczego mała rzecz. To padło na początku, ale poczekaj, jeszcze nie odpowiadaj, bo chcę powiedzieć wam, że tam na tej stronie Mała Rzecz, Miłość i Inne Przemoce są też felietony, ale też są tam, Anita idzie dalej i tam są również grupy pomocowe w różnych krajach, zagraniczne również, tak zwany Green Point, prawda, który jest takim dzieckiem Anity. I na niego zwraca teraz uwagę. To też o tym też powiemy pewnie jeszcze szerzej w przyszłości. Pamiętajcie, że można kupić taką książkę niedrogo, Rok Odważnego Istnienia, kalendarz na 2023 rok i u Anity na ten, albo można napisać o na taki kontakt małpka małarzecz.com. Dobrze napisałem, prawda? Kontakt małpka. Tak. Mała rzecz.com. Tu też można zamawiać kalendarz z dostarczeniem. Powiem wam więcej. Moja siostra jest, którą znacie, Katarzyna, jest dystrybutorką tego wydarzenia, w tym sensie, że jak napiszecie, to moja siostra, taki bonus będziecie mieli, że moja siostra wam to wyśle własnoręcznie. Bez Kasi to by się nie udało, Krzyżaniak. No więc właśnie, moja siostra będzie wam to własnoręcznie pakowała i wysyłała, a jak zamówicie więcej egzemplarzy, to wtedy ja przyjeżdżam do mojej siostry i pomagam jej foliować. Także to takie jeszcze w bonusie. Nie, bo ja chciałam jedną rzecz powiedzieć, bo ten kalendarz... Mów ile chcesz. Tak, no mamy mało czasu, ale w każdym razie... Tam, przecież to nie jest telewizja publiczna. Kalendarz się dobrze rozszedł. Ja na koniec teraz, już w styczniu, zrobiłam taką akcję, że sprzedaję 10 kalendarzy za niedużą kwotę, bo one kosztują 10 zł, po to, żeby rozdać je kobietom. Poczekaj, nie 10 kalendarzy za 10 zł, tylko razem z stówem. No tak, chodziło mi o cenę każdego. Po to, żeby rozdać je znajomym kobietom, która po pierwsze to ma wartość użytkową, czyli można używać tego jako kalendarza, ale kto przeczyta, być może zorientuje się, czytając te felietony i zacznie się zastanawiać, czy czasem nie jest w jakimś przemocowym związku, czy czasem coś rzeczywiście nie bangla do końca. Więc jeżeli ktoś chciałby i mógłby rozdysponować potem dalej i rozdać kobietom, znanym sobie kobietom, czy idźmy dalej,
policjantkom na komendzie, tak? Czy jakimś dobry tekst policjantkom na komendzie, to jest dobre, to mi się podoba. Tak, czy jakimś pracownicom socjalnym, nie wiem, no różnym osobom, które gdzieś tam są w tym zakresie pomagania, a gówno wiedzą, powiedzmy sobie szczerze, to wtedy można to zrobić i będę bardzo wdzięczna. A, bo to jest też takie coś, co muszę wam powiedzieć, bo Anita tego nie mówiła, ale jak skoro już podjęliśmy taką stałą współpracę, to i na to przyjdzie czas. Anita była też w Radzie Konsultacyjnej Strajku Kobiet, z którego się wymiksowała w pewnym momencie, zauważywszy niską skuteczność pewnych działań, ale też takim ideę fix Anity jest też zmienianie, chęć zmienienia postrzegania tego problemu w sądach, w różnych instytucjach, które się tym zajmują, nie od strony takiej, w mediach, tak, nie od strony takiej prostej, tylko wywalenia stolika, jakby opowiadania o tym zupełnie od innej strony, nadania temu innego, ale to o tym też pogadamy, nie? Bo to jest też fajne. Mnie Anita przekonała kiedyś do pewnych, do innego spojrzenia też na ten problem. To jest kwestia sędziów. Nawet sędzia, jak on się nazywa? Sędzia Żurek. Sędzia Żurek też się odezwał do Anity i od Anity wziął też ileś kalendarzy tam dostał. Poza tym będzie też... Ale nie gloryfikujmy sędziego Żurka, tak? No nie, wiem, Anita właśnie po tym się odezwał sędzia Żurek do Anity, jak mu dorypała tam kiedyś, to się odezwał do Anity, ale kultura, co trzeba mu oddać, że odezwał się z pytaniem, czy może mi pani pomóc poznać to. To jest bardzo fajne, akurat to mi się podoba, jak ludzie w ten sposób reagują, czy może mi pani zatem wytłumaczyć, pomóc, zrozumieć to, co się dzieje. Wytłumaczyłam, nic nie zrozumiał, także zamknijmy temat sędziego Żurka. Czyli nie zrozumiał. Dobra, to my z Anitą będziemy pracowali nad ustawieniem tej akcji naszej wspólnej na osi czasu, jakoś, żeby ją ustawić. Poinformuję was o tym oczywiście, na który dzień, na który się umawiamy, czy raz w tygodniu. Pod warunkiem, że słuchacze będą zainteresowani tematem. Myślę, że są. Tak? Myślę, że są. Ja już dostałem kilka messengerowych wiadomości takich, że koniecznie trzeba i tak dalej, i tak dalej. Także, a messengerem w czasie audycji to mi rzadko piszą państwo tutaj, ci, którzy nie uczestniczą, jest w czacie i tak dalej. Ci, którzy, bo jest grupa ludzi, którzy nie uczestniczą w czatach. Tylko to po prostu. Co? Ja się żegnam w takim razie. Ty masz żegnaj się o zięble z domieszką ironii, oczywiście. Ona już chce palić, po prostu. Już chce iść zapalić. Nie, kawę muszę sobie zrobić. Na zakończenie audycji chcę powiedzieć, że mężczyźni i kobiety to jedna drużyna, nie? To jest dobre. I niech tak pozostańmy. Bo jeszcze raz ja powtarzam, że to jest ustawienie, to są ustawienia fabryczne. To, że jesteśmy równi sobie, to są ustawienia fabryczne, które potem w etapach zostały zmieniane. A już chyba myślę, czas nastąpił taki, że warto w tym akurat aspekcie wrócić do tych ustawień fabrycznych. Dobra, tak, dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie, dziękuję słuchaczom. No i co, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczyska, ustalamy wszystkie szczegóły. Trzymaj się, smacznej kawy życzę. Dziękuję. Żeby dobrze było. Trzymaj się. Dziękuję ci bardzo, że byłeś. Musisz czerwony przycisk Leave Studio, tam jest taki napisany i to właśnie. W tym momencie, jak to powiedziałem, to się odbyło. Czyli co? Potem przyjdzie czas już na konkretne pytania, na konkretne odpowiedzi w konkretnych bardzo sprawach. Będziemy rozmawiali w takim razie. Będę was prosił zawsze o jakieś pytania do Anity. I dzisiaj było tak trochę chaotycznie z mojej strony, oczywiście, tak nie
nie poprowadziłem tego w taki sposób, żebyśmy odpowiadali konkretnie na różne rzeczy, ale mam nadzieję, że ani ty nie da się nie lubić, chociaż wkurwiająca jest czasami, jak każdy z nas, ale w tych sprawach ona po prostu jest nieprzejednana w pewnych sprawach i nie da rady. Po prostu jest. Dobrze, trzymajcie się w takim razie. Ja wam z wami się też żegnam, ozięble z domieszką ironii. Mam nadzieję, że będzie z tego coś fajnego dla wszystkich. I no i co? No do usłyszenia. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, a po piosence słyszymy się jeszcze oczywiście, żeby na reszcie wyznania niewiary. I tak sobie myślę, jaką to piosenkę zagrać tutaj. I teraz sobie dopiero przypomniałem, bo widzicie, Anita mi zakręciła w głowie kosmicznie, że przecież są dzisiaj urodziny. Urodziny są dzisiaj. Przemek ma urodziny. Przemek Majoch ma dzisiaj urodziny. I to dodatkowo jeszcze 42 lata kończy chłopina. Młody jeszcze jest, młody, ale już wybrał wcale nie najgorszą piosenkę na te swoje urodziny, więc słuchamy dzięki Przemkowi właśnie Majochowi, który ma te urodziny, obchodzimy je razem z nim, słuchając piosenki Hardcore, Ja wiem wszystko. I to nie jest o mnie piosenka. Przemek Majoch, wszystkiego dobrego. A po piosence się słyszymy. Strachuje wszechświat, który poddaje gruntownej analizie. Przez szparę oczu wsącza się światło. Ciało jest dalej, a dusza jest bliżej. Wyśnięty język nie może nadążyć za megabajtów myśli transmisją. Szarpane słowa przetkane ciszą. Niezrozumiałe, choć ja wiem wszystko. Ja wiem wszystko. Ekstrahuję wszechświat. Jadę w perwersji zielonej lektyce. Najświetlejszy ze wszystkich ludzi. Najjaśniejszy umysł w galaktyce. Wytrzymać, nim z płuca wyleci wyssany duszek o mglistej fakturze. W chmurach dymu pochłaniam wszechświat i chcę pochłaniać go jak najdłużej. Ja wiem wszystko.
No i dobre, wszystko, jak wiesz, wszystko przemaz, to wiesz też, że życzymy ci wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się, nie będzie cię piosenki o Gilach. Powiem wam dlaczego. Otóż dlatego, że Anita bardzo nie lubi tej piosenki, więc nie zrobię jej tego, skoro była gościnią. Gościowi się nie robi tak, nie sra się do butów. Gościowi jak przychodzi, nie nasra mu się do butów, że potem buty włożył w to. Także wszystkiego dobrego życzę Przemkowi, wam również wszystkiego dobrego życzę. Nazywam się Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery. Jutro zapraszam na godzinę 10, a dzisiaj przypominam jeszcze, Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była kobietą, a proszę ciebie, Mahomet nigdzie nie uleciał, no bo skoro Allaha nie ma, to gdzie by miał polecieć. Trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia w najbliższym czasie, czyli w najbliższy ten czas, czyli jest jutro o godzinie 10. Pa! No. Ja zrobiłem swoje. Teraz forsa. Komentatorzy nie mają wątpliwości. I sugerują, że powinien pan udać się na leczenie psychiatryczne. To nie jest nowa informacja i nie jest... Andrzej Duda jest debilem.